Dokładnie tak. No, mamy 1 lutego 2023 roku. Dzisiaj mamy 43. turkusowe śniadanie w Łodzi. Dzień dobry nam wszystkim. Tematem dzisiejszego turkusowego śniadania jest no, taki prowokacyjny tytuł: dlaczego turkus nie działa? I o tym będziemy w ogóle mówić, czy to turkus, czy to ludzie, czy coś innego. I tutaj temat pociągnie Wojtek. Opiekunem dzisiejszego turkusowego śniadania jest Marcin. Ja nazywam się Andrzej Woroszyło, jestem reprezentantem turkusowych aktywistów. To my odpowiadamy jako grupa za organizowanie turkusowych śniadań. No i taki krótki wstęp. Marcinie, scena twoja. Dziękuję serdecznie, Andrzeju. Mi też niezwykle miło przywitać was wszystkich, moi drodzy, w ramach turkusowych śniadań, w ramach turkusowych aktywistów z Łodzi. Tak tytułem jeszcze troszeczkę wstępu i pewnego newsa chciałbym przekazać taką króciutką informację o tym, że zostaliśmy właśnie partnerem takiej dużej globalnej konferencji turkusowej, mianowicie Teal Around the World. W tym roku wystąpi między innymi Jos de Blok czy Saint-Frédéric Laloux, także gorąco zachęcam do tego, żeby wejść sobie na stronkę, zapoznać się. Mało tego, jako partner turkusowe śniadania otrzymały specjalne zniżki na to wydarzenie, także można się kontaktować z nami w sprawie właśnie biletów dla osób zainteresowanych. A teraz już nie przedłużając, przekazuję głos Wojtkowi, który ma bardzo bogate doświadczenia, jeżeli chodzi o turkus i to z różnych stron. I to mnie ogromnie cieszy, ja bardzo zabiegałem o to, nie ukrywam, żeby i namawiałem Wojtka, żeby tutaj zechciał wystąpić, ponieważ też my tutaj w Łodzi uznajemy taką zasadę, że chcemy ten turkus oglądać od różnych stron, tak? Od tych mniej przyjemnych, od tych fajnych, niefajnych. I właśnie dzisiaj z Wojtkiem będziecie mieli okazję temu turkusowi się z bardzo różnych stron poprzyglądać. Zachęcam do aktywnego udziału, zadawania pytań. Macie naprawdę dużą szansę na mega interesujące odpowiedzi. Dzięki Marcin. Ja tylko dodam, że Marcin mnie tak strasznie długo nie musiał namawiać. My się z Marcinem znamy od wielu lat z jakichś środowisk takich networkingowych dla przedsiębiorców, więc pogadaliśmy, gdzieś się widzieliśmy na konferencji i dosyć sprawnie to poszło, więc ja też tutaj nie grałem jakiegoś szczególnie niedostępnego. Bardzo chętnie się dzielę jakimś moim doświadczeniem, wiedzą też. Za chwilę więcej powiem o tym, skąd ja się wziąłem i czym ja się zajmuję na co dzień, dlaczego też ten turkus w jakimś tam wymiarze był moim doświadczeniem. No to bardzo się cieszę, że Państwa wszystkich mam przyjemność tutaj w pewien sposób gościć, sam będąc gościem. No i co? I chyba przechodzimy do konkretów w takim razie. Dobrze, to takie jest, są takie żarty, że w dzisiejszych czasach tymi wszystkimi spotkaniami online to jest tak jak kiedyś z seansami spirytystycznymi, że trzeba zapytać, czy wszyscy mnie słyszą? Halo, halo, jesteście, tak? I tam ludzie odpowiadają albo nie, czy widać? Mam nadzieję, że i widać i słychać dobrze, prezentacja jest. To jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Tytuł: dlaczego turkus nie działa i co z tym zrobić? Tutaj sobie mówiliśmy trochę wcześniej w kuluarach, rzeczywiście tytuł taki kontrowersyjny, trochę specjalnie, oczywiście clickbaitowo, ale trochę powiem o takich moich przemyśleniach i konsultanta biznesowego, który wdraża różne rzeczy, i właściciela firmy, który też elementy turkusu u siebie wdrażał, więc jakby mam doświadczenia takie z kilku różnych stron na ten turkus. Natomiast żeby nam się dobrze pracowało, to zawsze proponuję zaczynać od takiego kontraktu. Jeśli Państwo byście chcieli, to ja zapraszam też do włączenia kamerek, raczej wyłączenia dźwięku, ale włączenia kamerek, jak część osób widzę, zawsze mi jest też jako prelegentowi łatwiej, czy jak będą jakieś pytania, czy będę mówił niezrozumiale, to będę widział, że kręcicie głowami, więc jeśli chcecie, możecie, to zapraszam do włączenia kamerek. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Ja mam taką prośbę, że jeśli macie pytania, to mówcie po prostu mi po imieniu, nie tam, że
żaden panie Wojciechu czy panie Wojtku, tylko po prostu Wojtku. Prosiłbym także, bo to jest też taka rzecz, która zwiększa jednak efektywność zawsze i spotkań i tego typu prelekcji, żeby zarządzić przeszkadzaczami, ja też to robię, o, żeby nie był gołosłowny, czyli wyciszyć możliwie telefony, żeby gdzieś tam na mnie brzdąkały, czy też proponuję wyłączyć inne aplikacje, które w komputerach mamy, nie, no bo jesteśmy na śniadaniu, ale możemy, nie wiem, oglądać koty na Facebooku, więc jeśli ktoś woli oglądać koty, to oczywiście może to robić, natomiast żebyście maksymalnie mogli skorzystać z tego, o czym ja będę mówił, to zachęcam do tej takiej uważności bycia tu i teraz. Tak? Ja zawsze też proponuję, żeby sobie naszykować wcześniej, żeby nie musieć odchodzić, coś do picia. Ja też tutaj mam wodę, o, widzę, że Zoom ją skutecznie, markę tutaj bluruje. I zachęcam, żeby wziąć sobie jakąś kartkę długopisu i coś tam sobie wynotować w trakcie. Nie? Czy to jakieś pytania, czy właśnie może będą takie przemyślenia, które będą wartościowe, żeby nie wiem, nie notować na komputerze, się nie rozpraszać, tylko sobie jakąś tam notkę taką złapać. Mamy zaplanowane takie powiedzmy 45 minut takiej dobrej rozmowy, nie? To znaczy około pół godziny mojego wystąpienia plus około 15 minut na pytania. Oczywiście pytania, jeśli będziecie chcieli, to możecie też zadawać w trakcie. Ja będę, mam tutaj też zegarek postawiony, żeby patrzeć tego czasu w miarę pilnować, bo wiem, że każdy z nas w dzisiejszych czasach się śpieszy do kolejnych zajęć, więc żeby też nie przedłużać, ja jestem oczywiście do złapania gdzieś tam w social mediach, zachęcam na LinkedInie, na Facebooku możemy się złapać i porozmawiać dłużej w kuluarach. Więc jakby takim tytułem wstępu tyle, żeby nam się dobrze pracowało. A teraz już trochę bardziej konkretnie, kim ja jestem i dlaczego przed wami występuję. Oczywiście jakaś tam notatka moja poszła przed śniadaniami, natomiast ja się zajmuję konsultingiem biznesowym w zasadzie od początku pracy zawodowej. Po studiach, a kończyłem coś może nie związanego bezpośrednio z zarządzaniem, bo prawo, zacząłem się zajmować konsultingiem, oczywiście ucząc się tego konsultingu na początku, tak, w firmach doradczych, w firmach polskich, natomiast w firmach zakładanych przez ludzi pracujących w międzynarodowych firmach doradczych. No, taka ciekawostka, że mój brat też od wielu, wielu lat pracuje, starszy brat, od wielu lat pracuje w międzynarodowym konsultingu, więc tutaj jakoś tak branżowo żeśmy rodzinnie poszli. No i przez ten czas ja rzeczywiście pracowałem na wszystkich stanowiskach, od takiego analityka, czy osoby, która bardziej pracuje z danymi, jeszcze nie widzi klienta, no do pracy z klientem i do bycia partnerem, właścicielem w własnej firmie, tak, wspólnikiem. Przez ten czas pracowałem z bardzo różnymi firmami. Z firmami oczywiście dużymi, międzynarodowymi, ale też z takimi jednoosobowymi działalnościami, z JDG, nie, z firmami rodzinnymi, w kilkudziesięciu różnych branżach. Więc mogę powiedzieć, że z niejednego pieca chleb jadłem, więc też o tym będę mówił w kontekście Turkusu, czy moich doświadczeń, trochę podobnych, jeśli chodzi o wdrażanie w ogóle różnych metod i narzędzi, takich zarządczych, podnoszących efektywność. Jak gdzieś tam mówię o sobie, że jestem ekspertem Lean Management i Kaizen, chociaż pamiętam, że jak wrzucałem to na LinkedIn, to miałem takie drżące serce, nie? No bo zawsze jest ktoś, kto jest w tym, ma większe doświadczenie od nas i jest w tym lepszy. Natomiast korzystam z szeregu narzędzi, tak jak widzicie, też nie podchodzę do tego bardzo dogmatycznie, raczej staram się szukać pewnego celu i sensu, po co ktoś tego potrzebuje i podobnie były moje doświadczenia z Turkusem. Mam też takie spojrzenie i doświadczenie i bycia pracownikiem firmy, i bycia właścicielem, i pracy z klientami jako doradca, czyli mogę powiedzieć, że firmy z każdej perspektywy gdzieś tam oglądałem, co mam wrażenie, że ma też znaczenie, jeśli chodzi o na przykład Turkus i o to, o czym dzisiaj będę mówił, nie? Czyli dlaczego on nie działa i ewentualnie co można z tym zrobić, albo no właśnie jak do tego wszystkiego podejść, tak? Ja też często mówię o tym, że w życiu prywatnym mam żonę, mam dwóch synów, a to jest całkiem istotne, bo ja zobaczyłem, jak zacząłem mieć dzieci, to zacząłem widzieć pewne takie wspólne elementy z pracą zawodową, nie? Ja nieraz pracując z właścicielami firm słyszę coś takiego, że ten właściciel albo nie wiem, ktoś z tego staffu takiego kierowniczego mówi, no wiecie co, no ja nie wiem, przygotowałem jakąś zmianę, no powiedziałem, zakomunikowałem to pracownikom i oni nie zrozumieli albo zrobili inaczej, nie? I mam takie doświadczenie, że bardzo podobnie jest z dziećmi, nie? Że to rzeczywiście tak działa, że nam się wydaje, no pamiętam swoje doświadczenie, jak mówiłem, posprzątajcie pokój, mam dwóch chłopaków, nie? No i oczywiście ten efekt, który uzyskiwałem, nie był taki, który miałem w głowie, nie? Więc wydaje mi się to o tyle ważne, że też warto zwracać uwagę na te elementy takie miękkie, psychologiczne, nie? Dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej. Ja mam od lat takie nastawienie, że raczej wierzę, że ludzie są życzliwi i sensowni. Jeśli nie robią czegoś, to mają jakieś takie całkiem sensowne powody. Czasami o nich nie wiedzą nawet, czasami one mogą być nieuświadomione, ale to oczywiście też wpływa
wpływa na rzeczywistość. Pracowałem dla oczywiście wielu takich dużych znanych marek, nie, z którymi pewnie się gdzieś stykaliście, albo może, jak wiem, już też jedna osoba pracuje dla jednej z tych marek, które są tu widoczne. Natomiast też jest kilkadziesiąt innych mniejszych firm, takich MŚP, gdzie mam wrażenie, że wpływ na rzeczywistość jest tak naprawdę dużo większy niż w przypadku tych korporacji. Nie? Ja miałem swoją firmę, trochę też o tym powiem, teraz też mam swoją Stratops, jest taką moją marką, natomiast no, nigdy nie miałem takiego wpływu na te duże firmy, jak jakieś międzynarodowe marki doradcze, nie? Bo wiadomo, skala projektów nie była tak duża, ale myślę, że tym bardziej wartościowe są i ciekawe te doświadczenia z mniejszymi firmami, bo tam pracując, nie wiem, z właścicielem czy osobą realnie taką mającą wpływ, czy pewną władzę w firmie, można dokonywać zmian. I to też jest istotne, jeśli chodzi o wdrażanie Turkusu. Za chwilę sobie o tych podstawach Turkusu powiemy, nie? Ale to jest też takie coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nie? Będziemy pewnie też rozmawiali o tym, no właśnie, na ile w dużej firmie można ten Turkus wdrożyć i co to oznacza i czego to wymaga. Ja mam też kilka założeń jak na prelekcję. Po pierwsze, tak o czym mówię na warsztatach, że mówię jak Max Kolonko. Okazuje się, że jak są osoby z młodszego pokolenia, to już nie wiedzą, kto to jest Max Kolonko. Max Kolonko to jest taki polski dziennikarz. No, on trochę, powiedzmy, teraz gdzieś odpłynął chyba, zdaje się, ale swojego czasu miał bardzo fajne reportaże takie ze Stanów Zjednoczonych i on mówił w taki swój charakterystyczny sposób, mówię jak jest, nie? Więc ja tutaj też trochę będę starał się kwestionować rzeczywistość, przy czym, co jest ważne, ja też uważam, że opinia to nie jest fakt, nie? I staram się odróżniać jedno od drugiego, więc będę wam pokazywał, mówił o pewnych rzeczach, gdzie powiem, nie wiem, wydaje mi się, ja tak uważam, ale jakby można to, nie wiem, zweryfikować, nie? Albo nie weryfikowałem tego w taki sposób miarodajny statystycznie, co jakby sam lubię robić, posługując się narzędziami na przykład do optymalizowania procesów, nie, że wtedy mocno patrzymy na dane, tak? Więc to, o czym mówię, to nie jest na pewno wyryte w kamieniu, ale mam nadzieję, że będzie miało taką wartość dla was do dalszego takiego pogłębionego myślenia o tym Turkusie, nie? I o tym, jak on działa, czy nie działa i co my możemy z tym zrobić, czy pracując w tych firmach turkusowych, czy pomagając, nie wiem, szerzyć ideę tego Turkusu, tak? Czy wspólnie gdzieś tam zastanawiając się nad jakimiś wyzwaniami. Natomiast mam oczywiście jako konsultant doświadczenie jako osoba i oceniająca, i rekomendująca, i w praktyce wdrażająca różne metody, nie? Więc to nie jest też tak, że ja sobie przerywam i powiem, a ten Turkus to jest zdobanie, nie? I bo tak, nie? Tylko jednak wydaje mi się, że mam dosyć mocne podstawy, żeby móc to ocenić i te tezy, które wam prezentuję jednak, żeby one były dosyć wiarygodne. Natomiast ostatni punkt jest też taki, że zawsze nie można czymś zagnąć. Nie jestem osobą nieomylną i będzie wiele pytań na pewnie, na które odpowiem nie wiem i zawsze uważam też, jest taki cytat, nie pamiętam kto to powiedział, ale jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że czas zmienić pokój. Ja też tak uważam, nie, że warto jakby korzystać z doświadczenia wielu różnych mądrych osób, które mają swoje doświadczenia życiowe i związane z różnymi metodami i z tego po prostu maksymalnie korzystać. Okej, słuchajcie, jeśli chodzi o takie cele na tą prelekcję, ja bym się chciał po pierwsze podzielić własnym doświadczeniem Turkusu, tak? I tym doświadczeniem, czy doświadczeniem moim wdrożenia Turkusu w firmie Kaizendo, mojej pierwszej firmie, którą prowadziłem ze wspólnikiem i takim doradztwem przy wdrażaniu Turkusu, nie? I mam nadzieję, że tutaj dostaniecie taki trochę może inny, jakiś świeży też punkt widzenia, nie? Na tą rzeczywistość. Druga rzecz, to chciałbym, żebyśmy trochę zweryfikowali założenia Turkusu, które też można przyjmować bez zastanowienia, nie? Można powiedzieć, no tak, Turkus jest taki, nie? Trochę jak z tym słynnym takim cytatem, no słowacki wielkim poetą był, tak? To sobie będziemy weryfikować, czy rzeczywiście był tym poetą wystarczająco wielkim, czy nie, jeśli nie był wielki, to dlaczego nie? Albo jeśli był, to dlaczego? Tak, no i wreszcie chciałbym, żebyście, i dlatego prosiłem, żeby mieć tą kartkę i długopis, żebyście zebrali sobie własne takie wnioski. Nie? Myślę, że każdy, mając różne doświadczenia i życiowe, i zawodowe, też różne, na różne rzeczy zwróci uwagę. Wydaje mi się, że to może być spora wartość w takim pogłębionym rozumieniu, jeszcze lepszym rozumieniu Turkusu, czy w ogóle rzeczywistości. Rzeczywiście tytuł mojego wystąpienia był taki Turkus nie działa, nie? Natomiast no już teraz trochę wchodząc w głąb, no to odkrywając i zostawiając tą clickbaitową rzeczywistość, to ja bym powiedział tak, staram się unikać takich bardzo skrajnych stwierdzeń typu Turkus to jedyna, najlepsza i jakby tylko ta metoda ma przyszłość, jeśli chodzi o zarządzanie, nie? Bardzo skrajne podejście. Drugie skrajne podejście, Turkus w ogóle nie działa, trzeba wyrzucić do kosza, nie? Więc raczej staram się tego unikać.
A co bym chciał, żeby można było wyciągnąć? No co i jak mogę zrobić, by wycisnąć z tego turkusu jak najwięcej? Nie? Dla mnie, dla firmy, w której jestem, czy to mojej firmy, to też o tej własności można w turkusie dyskutować, nie? Ale trochę sobie w kuluarach o tym rozmawialiśmy, że myślę, że takie podejście nie bardzo dogmatyczne czy niekanoniczne do też tego rodzaju metod czy narzędzi jest dosyć ważne, nie? Że trzeba je wziąć i dostosować do rzeczywistości. No jakby można wtedy dyskutować, nie? Gdzie ten turkus jest, czy on już jest, czy już go nie ma, ale wydaje mi się, że to jest istotne, nie? Żeby patrzeć przez pewną taką funkcję celu, po co my to chcemy robić i dlaczego. Nie? I o tym jeszcze w tej takiej ostatniej wersji, o ostatniej części mojego wystąpienia, moich wniosków powiem. O czym dzisiaj powiem, przez co was tak dosyć sprawnie, mam nadzieję, przeprowadzę, to jest tak, za chwilę sobie powiemy o turkusie jako koncepcji w ogóle, żeby mieć to wspólne rozumienie pojęć. Nie? No, ja myślę, że wy dużo więcej teraz w turkusie siedzicie niż ja i dużo więcej o tym wiecie i też jak jesteście na bieżąco, no to może są takie trendy, o których ja nawet nie wiem i tu jakby przyznaję się bez bicia. Natomiast mówi się, że granice języka są granicami naszego poznania, nie? Więc ja bym chciał mieć, żebyśmy mieli pewne wspólne rozumienie definicyjne, nie? Żebyście wiedzieli, okej, to Wojtek o tym mówi, nie? Jak mówię o turkusie, to rozumiał. Druga rzecz jest taka, że powiem o tych swoich doświadczeniach z turkusem właśnie w dwóch wymiarach. Nie? W mojej firmie, w pierwszej firmie doradczej Kaizendo, już jakby niedziałającej i o moich doświadczeniach z turkusem u klientów i pokażę wam takie dwa nieduże, ale dosyć ciekawe case'y. Nie będę się posługiwał tam nazwami firm, bo no, z takich powodów powiedzmy profesjonalnych nie za bardzo mogę i nie chcę tego robić, ale jakby powiem, jakiego rodzaju to były firmy i co tam się takiego wydarzyło z turkusem i co można z tego, jakie wnioski ewentualnie można z tego wyciągnąć. Nie? No jakby zakończę to właśnie takimi wnioskami, no co z tego w ogóle wynika, tak? Z tego takiej trochę weryfikacji tej koncepcji turkusowej w ogóle i tej filozofii turkusu jako pewnej filozofii w ogóle, tak? No i jakby co konkretnie my możemy z tym zrobić, nie? Wiedząc, że właśnie nie wiem, działamy w turkusowej firmie, chcemy być turkusową, nie wiem, firmą czy organizacją, czy myślimy o wdrażaniu tego turkusu, czy gdzieś tam szukamy jakichś pomysłów, żeby to zrobić, nie wiem, pełniej, lepiej, też odnosząc się do tych kluczowych założeń, tak? Więc to są takie moje założenia. Na tą prezentację. Jeśli oczywiście macie pytania, to możecie gdzieś tam w trakcie też proszę osoby, które, szczególnie pewnie Marcina, czy tutaj osoby od strony organizatorów, żeby czego mi dawały znać, nie, bo ja tak trochę będę patrzył na was, ale nie wszystkich widzę, a trochę będę sobie patrzył na prezentację. Wojtku, spokojnie, czat obserwujemy, natomiast za chwilkę dostaniesz pewnie kilka pytań przypinających. Dobrze. No to tak, to jakby podstawy turkusu według Lalu, no bo może trzeba powiedzieć tak, że to od niego się wszystko zaczęło. Lalu, nie pamiętam, czy o tym tak, jak trochę sobie patrzyłem wczoraj, co tam się o nim pisze, to on był też konsultantem w McKinsey'u, z tego co ja pamiętam, nie? Więc można powiedzieć, że takie podstawy analityczno-konsultingowe miał dosyć mocne, nie? McKinsey jest jedną z tych takich topowych firm doradztwa strategicznego, działającą od 100 lat, więc można powiedzieć, że na pewno to, czego się nauczył, jest wartościowe. Natomiast to, co on stworzył rzeczywiście, no to jest pewna koncepcja taka ewolucyjna, gdzie on po prostu ponazywał, jak społeczeństwo, czy pewna myśl ludzka, czy podejście ludzkie rozwijało się przez lata, nie? No i jakby to, co wszyscy znamy, nie? Przez te kolory, ja tutaj specjalnie wziąłem kilka różnych takich gdzieś tam grafik, czy źródeł dostępnych po prostu powszechnie w sieci, bo mam wrażenie, że jakby bardzo dużo tego też jest, nie? I generalnie to jest coś, co jak sobie wpiszemy, nie wiem, hasło turkus wyszukiwarkę, to większość tych rzeczy nam wyskoczy, nie? No i to jest oczywiście też dosyć ważne co do potem wdrażania i do tych założeń. No właśnie, że po pierwsze mamy te, że jest to pewna metoda ewolucyjna, czy pewna metodyka, czy filozofia ewolucyjna, tak? Od wychodząc jako ludzie od tej czerwieni i od takiego nastawienia, nie wiem, bardzo hierarchicznego, tak? Sobie przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych i coraz takich bardziej wysublimowanych form, których, no można powiedzieć, zwieńczeniem, może będzie jeszcze jakiś kolor, ale póki co tym zwieńczeniem jest ten turkus, który ma po prostu swoje też takie założenie i one są w zasadzie, można powiedzieć, zdecydowanie i jakby jasno odróżnialne od tych wcześniejszych kolorów, nie? I to jest jakby, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no i oczywiście to jest też rozwinięte, nie? Te kolory mają swoje metafory, można powiedzieć, jakie są charakterystyczne elementy. Ja powiem tak, wejdę w słowo, tak. Tak, dwa
takie dodatkowe komentarze do poprzedniego slajdu może. Lalu niczego nie stworzył. Lalu ubrał to marketingowo. Tak naprawdę Lalu bazował na dynamice spiralnej, to jest bardzo ważne. Natomiast zgadza się, on dodał krople, która spowodowała, że zaczęliśmy o tym mówić w ten sposób. To jest bardzo istotne, bo to nie jest tak, że Lalu coś stworzył. Lalu na bazie swoich doświadczeń w różnych firmach i na bazie przemyśleń, które były wcześniej z różnych źródeł, po prostu to sklej, ja bym tak to nazwał. Między innymi tam w komentarzu była informacja o tym, dlatego. To ja od razu się odniosę. Ja myślę, że generalnie się z tym zgadzam, nie? To znaczy, to jest tak, że oczywiście on patrzył na rzeczywistość i widział pewne, i to myślę jest cecha taka konsultantów, nie, pewne jakby analitycznie patrzył na rzeczywistość, pewne rzeczy ponazywał. Natomiast mam wrażenie, że jakby, no to jest tak jak rozmowa, kto stworzył, nie wiem, smartfona, nie? I mówimy, nie wiem, o iPhone'ie, mimo że wcześniej już były tego typu rozwiązania, ale gdzieś tam od iPhone'a one się zrobiły realnie takie funkcjonujące w świadomości takiej powszechnej, nie? Więc mam wrażenie, że podobnie jest jednak z Turkusem. Oczywiście ja znowu nie chcę wchodzić w debatę akademicką, bo też mam poczucie, że pewnie jesteście do niej lepiej przygotowani i rzeczywiście jak pogłębimy te tematy, to rzeczywiście już te takie zapowiedzi Turkusu pewnie było widać gdzieś tam w myślach innych osób, ale rzeczywiście mam wrażenie, że on to dosyć sprawnie zebrał, nie? Jednak jak się mówi Turkus, no to jest to szybkie też skojarzenie z tą jego książką pierwszą, tak? I w ogóle z tą jego osobą, nie? Ale jakby znaczy, myślę, tutaj... zdań, takie zebranie w kupę w jednym miejscu i pójście z tym pod strzechy, to Lalu. I z tym absolutnie nie dyskutuję. Super, dobrze. Idziemy dalej. Już się tutaj. Tak, co jest jeszcze ważne, no to można powiedzieć, że to, bo to jest też coś, co się generalnie powtarza. Tutaj są definicje z Wikipedii, dlatego że znowu Wikipedia jest tym źródłem, do którego wszyscy sięgamy, niezależnie czy ono jest dobre jakościowo, czy nie. Tak, no to można powiedzieć o tych trzech takich podstawach, które gdzieś tam się wszędzie też raczej przewijają, jeśli myślimy o Turkusie. Tak, to jest samoorganizacja. Pełnia i ten cel ewolucyjny. Ja zawsze też wolę w tego typu metodach jednak sięgać do tych nazw takich oryginalnych, nie? Bo często w tłumaczeniu się coś tam gubi. Myślę, że w dzisiejszych czasach wielu z nas też się posługuje jakby językami, więc czasami te pojęcia są trafniejsze. Natomiast znowu te trzy założenia się stały, czy są w pewien sposób fundamentalne, nie, dla tej metody i w jaki sposób ci, którzy Turkus wdrażają, się do tego odwołują. Nie? I mam wrażenie, że to jest też o tyle istotne, że rzeczywiście one jakby są jakościowo inne niż szereg różnych metodyk czy podejść, które już istnieją, czy nie wiem, dalej powstają. Nie? To jest samoorganizacja, ta pełnia i ten ewolucyjny cel. Ja nie będę tego rozwijał, bo znowu mam poczucie, że każdy z was... Drobne uzupełnienie. Turkus nie jest metodą, jest podejściem. Metodą absolutnie nie. Ja mówiłem o tym, że zajmuję się w takim, powiedzmy, jakbym miał powiedzieć o sobie, to przede wszystkim, czy główną tym sposobem działania, to jest lean management i tam mam wrażenie też jest dużo takich dyskusji, czy to jest metoda, czy to jest filozofia, czy to jest podejście. Chyba też nie będę tutaj jakby bardzo to wchodził, bo mam wrażenie, że nie jest to aż tak kluczowe, to znaczy trzeba by znowu zdefiniować wtedy, co to jest metoda, co to jest podejście, co to jest filozofia. Zakładam, że to jest pewien sposób jakby widzenia rzeczywistości i działania zgodnie z tym sposobem widzenia, więc może na takim poziomie... Komentarz na czacie, filozofia zarządzania, to też może być takie spojrzenie. Więc okay. To pokazuje, że możemy różnie patrzeć na to samo i okej. Okay. Tak. I dokładnie tak jest, nie? Więc ja o tym wspominam i będę jeszcze o tym mówił, nie? A propos tej takiej kanoniczności czy dogmatyczności, pytanie, co jest dla nas kluczowe, nie? Bo jeśli się zajmujemy w ogóle na przykład filozofią pewnych podejść w zarządzaniu, no to będzie nam zależało na tym, żeby to dobrze podefiniować. Jeśli jesteśmy praktykami, to może niekoniecznie to będzie dla nas takie istotne, czy mówimy narzędzie, czy filozofia, czy podejście, ale będziemy szukali sposobu, jak to potem robić, nie? Więc taką dokładnością, że jeśli ktoś mi powie,
wiedza, bo jeśli to jest metoda czy filozofia, to ja powiem okej, nie, to wydaje mi się, na tym poziomie nie musimy o tym dyskutować, bo też nie uważam, że to jest jakoś specjalnie sprzeczne. Nie? No i jeszcze natomiast takie... warto, żebyśmy się dzielili tymi spojrzeniami. Jeszcze Jerzy na czacie powiedział, a może metafilozofia zarządzania, więc to pokazuje tylko takie możliwe różne spojrzenia i tylko tym. Ja myślę, słuchajcie, że można by zrobić całą osobną dyskusję o tym, nie? Czym jest i tutaj też byśmy się spierali. Nawet nie wiem, czy byśmy wyszli z tej dyskusji jakby z jednym punktem widzenia, ale mam też takie poczucie, że nie musimy go mieć, nie? Że jakby że na pewno wartością jest pewne pogłębienie tego rozumienia i nawet tego myślenia, co my o tym myślimy, nie? I to, że ktoś mówi coś innego, jest szansą do tego, żeby właśnie usłyszeć to coś innego i zacząć, dobra, to jest jakiś kolejny klocek do mojej głowy, gdzie ja też mogę sobie bardziej taki pełny i prawdziwy obraz rzeczywistości budować. Okej, wracając do tych podstaw, nie, znowu, żeby sobie tą wspólną płaszczyznę uzgodnić. Rzeczywiście jest też chyba tak, że ten prezes czy właściciel firmy, nie, w zależności od też wielkości firm, jeśli myślę o Turkusie, no to on powinien być w pewien sposób gotowy na taką transformację, która też... No realnie często oznacza, i to jest taki przykład, już mam wrażenie bardziej praktyczny, oddanie w pewien sposób władzy, nie? Co jakby mam wrażenie, że w rzeczywistości polskich firm, szczególnie firm takich MŚP, wcale oczywiste nie jest, nie? I nie jest wcale chętnie robione. Jest bardziej szukana taka metoda, jak ja mogę robić, żeby firma działała, ale żebym ja generalnie nie musiał się tak bardzo angażować, ale niekoniecznie, żeby musiał z pewnych swoich atrybutów kontroli nad rzeczywistością rezygnować. Natomiast Turkus dosyć mocno zakłada takie właśnie, opierając się na tych trzech filarach poprzednich, nie, takie mocne no, i angażowanie i takie poważne wejście w to. Tak? No i oczywiście, żeby tak było, no to on musi być rozumiany i akceptowany. To jest znowu gdzieś tam cytat z internetu, nie? Przez właścicieli firmy, ale tak naprawdę też przez wszystkich tych uczestników, czyli można powiedzieć pracowników, nie? I tutaj jest, ja widzę duże podobieństwo z lean managementem, nie? Czyli z taką metodyką, która gdzieś tam się wywodzi z Toyoty, też istnieje od kilkudziesięciu lat. I też ja się spotykam z tym pewnie, jak i wy z Turkusem, nie? Że zgłasza się do mnie firma, która mówi, no dobra, panie Wojtku, to może wdróżmy to, nie? Wdróżmy ten lean management, nie? Wdróżmy ten Turkus. Ja mówię, no dobra, to a jak państwo to widzicie, nie? Trochę zaczynamy rozmawiać dłużej. Ktoś mówi, no nie wiem, mamy, i to jest autentyczny case, który miałem, nie? Że zgłosiła się do mnie duża firma, jakby znana marka, która powiedziała, no jakby jesteśmy przekonani, że chcemy z tego skorzystać, to jest fajna rzecz i mamy na to takie 3 miesiące do 6, nie? 3 do 6 miesięcy mamy. No to oczywiście ja mówię, no proszę państwa, no to jakby powodzenia, nie? W takim czasie na pewno no, całego takiego podejścia nie zmienimy, nie wdrożymy, no bo ono zakłada w ogóle budowę pewnej kultury organizacyjnej, tak? Czy kultura organizacyjna, firma, która istnieje jakiś czas na rynku, zawsze jakąś tam swoją ma kulturę, nie? Ale to zakłada jej przekształcenie, no i to raczej nie jest coś, co się może wydarzyć szybko, nie? Dlaczego? No bo musimy zmieniać, nie wiem, mentalność, przekonania, sposób działania i nawyki, które jak wiemy też z takiej nauki, no nawet współczesnej dotyczącej biologii, tego jak nasz nie wiem, mózg działa, nie są to rzeczy ani szybkie, ani bardzo łatwe do zmiany. Tak? No jakby kończąc ten element, trochę już o tym mówiłem, tak, że ten model kolorów generalnie odzwierciedla ten ewolucyjny według Lalu, czy jeszcze właśnie tych takich źródeł, do których on sięgał, nie, ten model rozwoju takiego społeczeństwa, czy w ogóle świadomości człowieka. I o tym jeszcze trochę więcej powiem przy krytyce, bo to jest dosyć istotne. Co jeszcze czasami się z tym Turkusem wiąże, tu znowu dosyć fajna, taka fajna grafika. No bo z tego wynika też szereg innych rzeczy, nie? Które czasami niektórzy mówią, że to są jakby wprost założenia Turkusu, inni, że nie. Można pewnie o tym dyskutować, gdzie to na jakimś takim spektrum się mieści, tak? Ale jest kilka jeszcze takich elementów, no właśnie, że pracownik w pewien sposób decyduje sam o zakresie swoich obowiązków, nie? Że on ma mocny wpływ, a na pewno bardziej znaczący wpływ niż w takich tradycyjnie działających organizacjach, tak? Że ma duże poczucie takie, czy nie tylko poczucie, ale taką realną wolność, pewną swobodę działania, nie? Która się też oczywiście wiąże jednak z odpowiedzialnością, która jest, mam wrażenie, jednak też dużo większa niż w wielu organizacjach, gdzie pracownik przychodzi, ma swoje, nie wiem, biureczko, ma tam usiąść i ma po prostu robić robotę od do,
tak? Ma silny wpływ, no bo jest elementem też pewnych wartości, które firma wyznaje i współtworzy. Znowu mam wrażenie w modelu dużo takim bardziej angażującym niż pewnie większość firm to robi. Więc można powiedzieć, ma i dużo większy wpływ na rzeczywistość, przynajmniej jeśli chodzi o założenia. I też większą taką odpowiedzialność za tą rzeczywistość. Nie? I myślę, że to jest coś, do czego też gdzieś tam będę jeszcze trochę wracał, bo to jest coś, co z mojej perspektywy, znowu nie rozmawiałem już bardzo akademicko, tylko już praktycznie, to jest coś, co jest też sporym wyzwaniem. Nie? Ma to swoje plusy, ma swoje minusy, natomiast na pewno wymaga takiej dużej świadomości u tych wszystkich osób, które w Turkus wchodzą. Czy to właściciela firmy, który mówi tak, ja chcę, żebyśmy dokonali takiej, nie wiem, turkusowej zmiany, czy rewolucji, czy ewolucji do tego Turkusu, no i też tych ludzi, którzy będą w tym uczestniczyć i powiedzą, no tak, dobra, ja się też na to piszę. Okej, słuchajcie, czy jakieś pytania do tej części, bo jeśli nie, to pójdziemy sobie dalej. W razie na czacie nie. Mój taki komentarz to jest na poziomie takim dość mocno uproszczony, bo w szczegółach to troszkę inaczej wygląda w zależności od firm, ale to w tej drugiej części, do tego dojdziemy, więc super. Okej, to znowu ja się, ponieważ jakiejś tutaj wielkiej ilości pytań nie ma, to się od razu odniosę. Tak, ja się zgadzam z tym, że też no, trochę formuła prelekcji i czasu, który mamy do dyspozycji, wymusza pewne uproszczenia, tak? I znowu mówię, pewnie jeśli pracujecie z tym Turkusem, czy jesteście w nim zaangażowani na co dzień, to byście nawet dużo więcej potrafili powiedzieć na ten temat niż ja. Natomiast mam wrażenie, że to są gdzieś tam takie wspólne elementy, które też w świadomości osób, które myślą o Turkusie, czy w jakiś sposób są zaangażowane w Turkus, jednak występują. Nie? Więc dlatego je pokazuję jako pewną taką podstawę, bo mam wrażenie, że to jest też coś, co wszyscy w jakimś stopniu mają w głowach i do czego jednak się odwołują. Okay. Może tylko taki jeden komentarz. To, co jest istotne, to oczywiście podmiotowość jednostki. Ta podmiotowość jednostki jest w funkcji zespołu. Mm-hmm. Czyli to nie jest tak, że ja jako jednostka robię, co tylko chcę i tak dalej. Jest kwestia mojej wolności, ale też odpowiedzialności za wspólny cel i za zespół. W związku z tym, jak ktoś tego nie słyszy, to myśli, wow, wolna Amerykanka, wolność, panie, wszystko mogę. No nie, jesteśmy dorośli i między innymi oczekiwanie od nas wszystkich jest to, że postępujemy jak dorośli, dojrzali. I bazując na tym mamy zaufanie, bazując na zaufanie bierzemy odpowiedzialność, bazując na tym mamy autonomię, ale autonomię w kontekście celów zespołów. To jest bardzo ważne. Okej, super. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam i będę w tych swoich doświadczeniach mówił o tym rzeczywiście, jak to jest z tym patrzeniem i rzeczywiście, co się dzieje, jak ono takie nie jest. Tutaj widzę, Marcin też podnosi chyba rękę. Tak, tylko krótko chciałem też komentarz dodać właśnie do tego, co mówił Andrzej, bo to jest uważam mega istotne i jest dużo niezrozumienia takiego w powszechnym rozumieniu tej właśnie, okej, jeżeli ja mam firma, turkusowe firmy, nie wszystkie, tak, na przykład pozwalają ustalać pracownikom i to od początku, tak, własne wynagrodzenie. I za tym idzie oczywiście odpowiedzialność, a nie na zasadzie, że ja sobie ustalę wynagrodzenie, jakie chcę i nie będę nic robił, tak, bo bardzo szybko, po pierwsze mnie nie wpuszczą w ogóle do takiej firmy, bo jest sito bardzo gęste, a po drugie bardzo szybko z niej wylecę, wbrew temu, co niektórzy sądzą, że turkusowe firmy nie zwalniają. Otóż zwalniają, tak, też. I też chciałem dopowiedzieć jedną rzecz. W polskiej wersji książki jest troszkę naprzemienne używane, mam na myśli Lalu, pracować inaczej, to słowo samoorganizacja, self-management, właściwie jak Borlina, self-management, a to jest istotna różnica, bo samoorganizacja, a samozarządzanie to są troszkę dwie różne rzeczy i chciałem tylko tu podkreślić właśnie, że Lalu bardziej nawiązuje do tego samozarządzania, które jest, no, tak znowu w dużym uproszczeniu, bo nie chcę w to wchodzić, troszkę wyższym poziomem samoorganizacji, bo w samozarządzaniu ja autonomicznie decyduję o tym nie tylko jak, ale co mam robić i biorę odpowiedzialność. Super, super. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, nie? Ja dlatego też mówię, że często jak mogę, to staram się w różnych
metodach, narzędziach, filozofiach, z których korzystam, sięgać do źródeł, też czasami no, barierą język jest, chociaż w dzisiejszych czasach no, znowu możemy korzystać z tłumaczeń, natomiast właśnie te tłumaczenia niosą ze sobą pewne ryzyko, że to inne tłumaczenie w danej rzeczywistości się staje takie powszechnie funkcjonujące, a ono niekoniecznie dobrze odzwierciedla to, co ten autor miał pierwotnie na myśli, nie? Ono często idzie już jakimś takim po prostu tropem, wszyscy to przyjmują, no a jakby tego autora zapytać, to mówi, kurczę, ale mi o coś innego zupełnie chodziło, nie? Więc myślę rzeczywiście, że ta precyzja tutaj, ona też jest istotna. O tyle bardziej istotna, że część osób, mam wrażenie, nie będzie tak bardzo pogłębiać rozumienia rzeczywistości, jak nie wiem, czy tutaj wy, tak, czy jakby, czy w ogóle starając się wchodzić w jakieś metody czy narzędzia, no to jest moje doświadczenie czy z lean managementu, czy z szeregu innych tamtych metod, które pokazałem, że ktoś bardzo hasłowo to traktuje, nie? I oczywiście to jest pewna taka no, wada, ale i też po prostu taki realny element tej rzeczywistości, w której żyjemy. Okej, dobra, idziemy dalej. Trochę o tych moich doświadczeniach z Turkusem. Po pierwsze moje, nie? Firma Kaizendo to była firma doradcza, którą ze wspólnikiem założyliśmy w 2014 roku, jak wyszliśmy z firmy doradczej i ona funkcjonowała do 2019 roku, kiedy się po prostu rozstaliśmy biznesowo, nie? I też stwierdziliśmy, podjęliśmy taką decyzję, że firmę zamykamy. Hasłem przewodnim tej naszej firmy była kultura ciągłego doskonalenia, nie? Kaizendo od właśnie Kaizen, filozofia ciągłe doskonalenie, do jako droga, nie? Z japońskiego karate do, czy aikido. My mówiliśmy o sobie, że jesteśmy ekspertami z zakresu Lean Management i Kaizen i to jest oczywiście coś, co mi jest też najbliższe mimo wszystko sercu. Mieliśmy jako klientów przede wszystkim duże firmy, czyli takie te marki, które też widzieliście, ale też z czasem dochodziły do tego małe i średnie firmy. Oczywiście one przychodowo dla nas były mniej istotne, natomiast te projekty były całkiem ciekawe i wartościowe i też ich trochę było, nie? No i my też szukaliśmy, zakładając firmę ze wspólnikiem, ja nie miałem doświadczeń takich przedsiębiorczych wtedy, nie? Więc o ile byłem konsultantem do spraw zarządzania, to myślę, że tak samo doświadczyłem tej rzeczywistości, że szef bez butów chodzi. I to, że robienie pewnych rzeczy u siebie czasami może być trudniejsze niż robienie ich u kogoś, nie? Bo ja też raczej zawsze mówiłem o sobie, że jestem konsultantem, mniej o tym, że jestem przedsiębiorcą. Natomiast my od początku szukaliśmy takich efektywnych i coraz efektywniejszych sposobów jakby zarządzania i w ogóle działania, nie? I testowaliśmy różne rozwiązania, nie? Też nie do końca przejmując się właśnie tym, że ktoś mówi, nie, no ale to wiecie, to już robicie, to jest inna metodyka. Okej, nie? Szukamy tego celu i to myślę, że do dziś mi zostało i we współpracy z klientami, i w ogóle w takim podejściu, nie? I my Turkus zaczęliśmy stosować, mając kilku pracowników. Pracowników mieliśmy łącznie tam kilkunastu, nie? W różnej formie, też więc nie byliśmy bardzo dużą firmą, nie? I byliśmy, i tak jest do dzisiaj, też nie wiem, firma Stratops, jesteśmy raczej taką firmą butikową, nie? Więc to też jest istotne, bo oczywiście wraz z ilością osób pojawiają się wyzwania związane ze skalą i one są istotne i one są czasem jakby zmieniają zasadniczo to podejście do rzeczywistości, nie? Więc my też, ja bym powiedział, że jednak stosowaliśmy pewne elementy tego Turkusu. Nie powiedziałbym, że wzięliśmy Turkus jako całość, więc do końca stosowaliśmy pewne elementy, ale też nie wszystkie nam zadziałały, czy nie ze wszystkich byliśmy w równym stopniu zadowoleni. I teraz dwa słowa o tym i w takim formacie też będę mówił o tych jeszcze dwóch przypadkach. Co nam się podobało, czy co nam działało, bo też to jest ten moment, nie, że to jest trochę fakty, a nie opinie. Oczywiście my część tych rzeczy weryfikowaliśmy w sposób twardy, ale można dyskutować o tym, dlaczego to było dobre czy niedobre, czy to była kwestia tego, że my nie umieliśmy zrobić, czy nie zrobiliśmy tego wystarczająco, więc znowu ja przyjmuję takie założenie, że generalnie świat i rzeczywistość jest złożona i też szukanie bardzo prostych odpowiedzi, dlaczego coś nie działa, czy działa, może prowadzić na manowcach, nie? Po pierwsze nam się podobała koncepcja Turkusu jako czegoś takiego dosyć świeżego, nie? I to w ogóle to podejście takie całościowe, no my byliśmy, nie wiem, konsultantami, przedsiębiorcami, z tym moim wspólnikiem zakładaliśmy firmę też z pewnej takiej idei, żeby pomagać naprawdę firmom, nie? I ja miałam takie doświadczenie, że i bardzo się z tego cieszę, że jakoś nigdy w swoim życiu nie robiłem tak zwanego bullshitu, nie? Czyli nie wciskałem komuś czegoś, do czego nie byłem przekonany, czy to było kiepskie, nie? Więc tutaj trochę podobnie też. My szukaliśmy takiego całościowego, takiej całościowej
propozycji w ogóle dla nas, ale też dla osób, z którymi współpracowaliśmy, dla naszych pracowników czy współpracowników w różnej formie, żeby to nie była tylko firma, w której przychodzę i zarabiam pieniądze, nie? To, co dzisiaj ludzie czasami mówią, jak się ich pytam, co motywuje pieniądze, potem się okazuje, że nie tylko, tak? To też szukaliśmy takiego podejścia, żeby to było coś więcej i też jakby jednym z takich elementów doświadczenia mojego wspólnika i mnie było to, że chcieliśmy, żeby też ludzie, z którymi pracujemy w ramach firmy, też się rozwijali, to rozwijali się na nie tylko na takiej w oczywisty sposób rozumianej płaszczyźnie zawodowej, ale w ogóle jakby wzrastali jako ludzie. Nie? I mam takie poczucie, że to rzeczywiście nam się udawało. Nie? Podobał nam się też ten taki ewolucyjny cel firmy. To było jedne, czyli jakby te dwa takie kluczowe założenia były bardzo dla nas atrakcyjne, jeśli chodzi o Turkus. Od początku poważnie traktowaliśmy ludzi, też jakby nie mając takiego modelu, no dobra, to nie zrobił, to wywalamy, nie podoba się, wywalamy, nie, co niestety jest trochę bolączką ciągle jeszcze w polskiej rzeczywistości. Mówi się o tym zarządzaniu, nie wiem, tak Jacek Santorski o tym sporo mówi, nie, o tym zarządzaniu takim folwarcznym. No nie, my chcieliśmy trochę czasem kosztem siebie, co było pewnym minusem, traktować ludzi serio i też dawać, upełnomacniać ich, nie? Dawać tym ludziom rzeczywiście decyzyjność, odpowiedzialność. Co nam się nie podobało i co nie działało, czy nie zadziałało, to po pierwsze jest to, że no, jest duże zróżnicowanie, czy było duże zróżnicowanie potrzeb i możliwości ludzi, nie? Bo ta nasza wizja jako właścicieli, i oczywiście my o tym rozmawialiśmy też z tym zespołem, jak w tym turku schodziliśmy, no to potem się okazało, że jednak sami my między sobą, na przykład ze wspólnikiem, nasze potrzeby w czasie się też zmieniły i niekoniecznie to, co było na początku tak samo rozumiane czy tak samo atrakcyjne, potem takie było. Nie? Widzieliśmy też taką różną realną odpowiedzialność nas jako właścicieli firmy, chociażby przez takie kwestie finansowe czy prawne, nie? Że my jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam w KRS-ie spółki, my musimy podpisać dokumenty związane, nie wiem, ze sprawozdaniem finansowym. No i jak pojawiły się jakieś trudności finansowe wynikające z cash flow, tak, że nie wiem, nie dostaliśmy płatności na czas, no to też mieliśmy takie poczucie, że to no praktycznie jest nasz problem, nie? To znaczy, że my musimy skądś te pieniądze z moim wspólnikiem wyczarować i to było całkiem trudne. Nie? Więc można powiedzieć, że całościowo też nie byliśmy zadowoleni z efektywności działań jakby całego tego takiego systemu, nie? Który stworzyliśmy. Ja też tutaj często o tym mówię, nie? Że ja nie miałem jakichś doświadczeń bardzo dużych przedsiębiorczych, więc wiem, że po prostu rzeczywistość nieraz się wykuwa poprzez te błędy i poprzez nauczki i niestety tego na MBA-ach, które są studiami dla dużych firm, niestety tego nie uczą, nie? No i mieliśmy też takie poczucie dotyczące jakby wrażenia, jakie ludzie mieli na temat swoich kompetencji, nie? To, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? Że ja oceniam, że chciałbym się tym zajmować i w tym jestem dobry, versus ta rzeczywistość, która była często weryfikowana, no, nie do końca tak jest, nie? Więc to jest jakby moje pierwszy taki, pierwszy mój obrazek tego, jak nasze doświadczenie z Turkusem wyglądało, gdzie ja przyjmuję znowu jako właściciel firmy, jako założyciel, tak, my popełniliśmy na pewno dużo błędów i szereg rzeczy można było zrobić inaczej, też z drugiej strony mam takie poczucie, że robiliśmy, co mogliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Wojtku, to ja wejdę Tobie w słowo troszkę. Okay. Taki mały komentarz, a też pytanie będzie z czatu. Mały komentarz, patrząc na to, co jest po lewej stronie. To jest mieszanina zieleni i turkusu. Upełnomocnienie ludzi i zespołów to jest zieleń. Poważne traktowanie pracowników to jest zieleń. Trzy wyżej nawiązują. Do tego możemy potem w dyskusji wrócić, jak będziesz zainteresowany. I teraz jeden komentarz do tego, co jest po prawej. Efektywność działania systemu. Turkus nie jest systemem. Czyli jeżeli efektywność działania systemu, ja się z tym nie dyskutuję, natomiast system tworzymy poza czy turkusem, czy pomarańczem, natomiast odnosimy się do pewnych filarów, fundamentów. To mój komentarz, ale teraz pytanie było z czatu, czym dla Was był dokładnie cel ewolucyjny firmy? I to jest pytanie.
Okej, okay, dobre pytanie. To jeszcze tylko, jeśli chodzi o system, to rzeczywiście ja może nie tylko, czy nie o samym Turkusie, myślałem tylko o tym, jak w ogóle ta firma wygląda i działa. Nie, wiem, domyślam się, ja tylko nawiązałem, wiesz, do Turkusu jako Turkusu, natomiast w każdej firmie, w każdej organizacji no, mamy pewien system, który wspólnie tworzymy, tak? I tak, on tak wpływa na to, jak działamy, to bez dwóch zdań. Natomiast Turkus tak jako taki nie jest tym systemem. Co dla nas było tym, co my rozumieliśmy jako ewolucyjny cel firmy? Znaczy bardzo fajnie też, mam wrażenie, złapałeś ten taki miks tych kolorów, nie? Że dla nas to też nie było takie, nie, jesteśmy tylko Turkusowi. Nie, mamy elementy tego, z których korzystamy, naturalnie się inspirujemy i pewnie inne, nie? Też były też takie, które no, są dużo bardziej, nie wiem, na przykład z pomarańczu, tak? Czyli, czy nie wiem, procedury, które stosujemy, czy pewne standardy, tak? Ten ewolucyjny cel, to znaczy dla nas od początku była ważna pewna idea, pewna wizja i misja, nie? I ona na początku była w głowach mnie i mojego wspólnika, natomiast potem wspólnie nad nią pracowaliśmy też z ludźmi, wspólnie dzieliliśmy się nią i współdzieliliśmy ją, nie? I takie było nasze założenie, że jakby nie byliśmy firmą, która chce tylko zarabiać pieniądze, co znowu naturalnie dużo firm na rynku robi, też trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest nic złego, nie? Tylko mieliśmy pewne takie długofalowe i dalekosiężne założenia i w ich stronę chcieliśmy podążać, dostosowując też to, co się dzieje, czyli jakby nie planując, nie wiem, nie robiąc budżetu na rok, dwa, trzy lata do przodu, tylko jakby odnosząc się do tego, co się dzieje w rzeczywistości, co mam wrażenie jest też takim czymś, co w takich z różnych zwinnych metodykach, czy do zarządzania projektami, czy do zarządzania strategią w dzisiejszych czasach jest dużo bardziej powszechne, więc mogę powiedzieć, że ten cel był na pewno wykraczający poza taką w prosty, ekonomiczny i gospodarczy sposób rozumianą działalność firmy. Nie? I tak to rozumieliśmy. Marcin tutaj jeszcze podnosi rękę, widzę. Ja chciałem zapytać Ciebie, Wojtku, o kwestię taką związaną też z Leanem, tak? Jak ten Lean, czy Agile znowu, ten szczupłość, zwinność, nie chcę być aż taki bardzo kanoniczny też w tym, jak to u Was działało w kontekście właśnie jakby działania Waszej firmy i chciałbym też to troszkę tą koncepcję Lean rozszerzyć do przywództwa również, tak? I odnieść się do Toyoty, do drogi Toyoty, która no bardzo mocno jakby zaczynała w ogóle od przywództwa i to, że Amerykanom, czyli Fordowi, GM i innym firmom ponosiły porażki w kopiowaniu Toyoty, to głównie wynika z tego, że nie przywiązywały właśnie wagi odpowiedniej, odpowiednio dużej do tego przywództwa Lean. I właśnie, jak to tutaj Wam zagrało, jak to też w kontekście tego nie wiem, Turkusu wyglądało u Was, to tyle na razie. To dajmy sobie takie pół godziny maksymalnie na odpowiedź na to pytanie. Nie, trochę się śmieję, ale jest to jakby bardzo duże pytanie. To znaczy tutaj też patrzę na czacie, bo to trochę się z tym wiąże, nie? Jest hasło czy słowo właściwie nie zaprzeczeniem Turkusu. No, to jest dobre pytanie, nie? Bo jednak jesteśmy też w pewnej rzeczywistości prawnej i finansowej, gdzie ten właściciel jest po prostu, nie? I jakby nie jesteśmy w stanie od tego jednak uciec i my też nie uciekaliśmy od tego, nawet w tej naszej mentalności to bardzo mocno było, nie? I to się też wiąże mocno z tym takim rzeczywiście podejściem linowym, który mam wrażenie jest z mojej perspektywy bardziej takie powtarzalne i w pewien sposób od strony takiej koncepcji proste, nie? To znaczy nie wymaga aż takiej świadomości i aż takiego przearanżowania w głowie różnych podejść, które my stosujemy. Natomiast my mieliśmy hasło kultura ciągłego doskonalenia i to było hasło, które pokazywaliśmy klientom, robiąc z nimi rzeczy, że mówiliśmy im, chcemy budować u Was, czy tworzyć pewne elementy, czy zręby kultury, czy wzmacniać ją, ale to było też hasło, które się odnosiło bardzo do nas, nie? I jakby jak mówimy o kulturze, no to nie sposób też uciec od tego, no właśnie, tego czym jest przywództwo, co to oznacza jakby w praktyce, kto tym przywódcą jest, czy nie wiem, w jakim stopniu jest, nie? Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, ale... Tak, jeżeli tylko mogę jeszcze tak troszkę krótko dopytać, czy ludzie właśnie jakby chętnie w to szli, tak? W to bycie przywództwą, które mnie osobiście jakby w Turkusie kojarzy się oczywiście z tą odpowiedzialnością, tak? Z tym accountability, tak, nawet tak, w angielskim tak. Nawet odpowiedzialność troszkę lepiej wyraża.
I jak to wyglądało? Czy tu były problemy, czy nie było problemów, czy ludzie w to szli, czy wy w to szliście? Jakbyś mógł krótko. No, też... znaczy ja myślę, że oczywiście były problemy, nie? Znaczy i my szliśmy, i ludzie szli, różne było rozumienie ich, różne było rozumienie nasze, różne było rozumienie jakby w czasie tego, nie? To się gdzieś tam, mam wrażenie, że to jest też takie, to jest też ewolucyjne w tym, że to się też kształtuje, nie? Że ludzie zaproszeni do takiej rzeczywistości, to nie jest coś, co jest oczywistością na rynku, nie? Więc jakby jak jesteśmy zaproszeni do tego, no to my i my jako, znowu używam jednak tego właściciele firmy w sposób taki formalny, musieliśmy sobie przestawać w głowie, ale ci ludzie, którzy przyszli z bardzo różnych rzeczywistości, z korporacji, nie wiem, ze startupów do nas, tak, byli gdzieś tam konsultantami, też jakby się z tym mierzyli, nie? Ja sobie tu patrzę sobie na czas, patrzę sobie jeszcze na czat, więc może jeszcze przejdziemy dalej i będę szedł dalej. Natomiast rzeczywiście ktoś pisze formalnie, zawsze jest Ewa pisze, tak? Formalnie zawsze jest właściciel, no chyba, że rozna innym udziały. Wtedy jest spółdzielnia. No, no właśnie, nie? I to jest też dla mnie takie istotne pytanie do Turkusu, no bo jednak ta w pewien sposób formalna władza, ona się mocno przekłada na to poczucie odpowiedzialności, nie? I mam takie poczucie, że to jest jedno z wyzwań Turkusu, na które nie do końca wiem, jak Turkus będzie odpowiadał, że no mówimy współodpowiedzialność, a na koniec, jak pieniędzy w spółce nie ma, no to nawet zgodnie z prawem wiadomo, kto ma to zadbać, żeby one były, nie? I ma zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jeśli mamy, nie wiem, spółkę prawa handlowego, tak, no to jakby wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny i to jest pewne wyzwanie, nie? Bo jakby mam wrażenie, że z tego powodu chociażby nie da się zupełnie stworzyć tej współodpowiedzialności, nie? A jeśli mówimy o udziałach, no to czy spółdzielnia jest Turkusem? No z tego, co ja pamiętam, to chyba to jest bardziej zieleń, nie? Więc jakby znowu przechodzimy w innego rodzaju problemy. Ja myślę, problemy. Że nie chodzi, że spółdzielnia jest Turkusem, tylko to są pewne przykłady, że można to obejść, natomiast bez dwóch zdań, w aktualnych uwarunkowaniach prawno-gospodarczych one nie wspierają. Można to obejść, ale jest to trudne i postrzeganie przez klientów może być inne, bo możesz tak założyć konglomerat spółek jednoosobowych, które razem współdziałają na bazie wewnętrznego powiązania. A w temacie współodpowiedzialności, to też tego, czy odpowiedzialności tego nie rozszerzajmy, bo też bodajże wśród uczestników jest Sławek, który jest ekspertem od budowania kultury odpowiedzialności, ale to będzie na inne spotkanie. Dobrze, to słuchajcie, to idźmy dalej. Niestety ja tu mam jakieś, wybaczcie proszę, że mam pewien zakłócz, natomiast też korzystam gościnnie z biura u klienta na ten warsztat, na tę prelekcję, nie za bardzo mogę coś z tym zrobić. Dobra, słuchajcie, inny przykład od jednego z moich klientów, firma, nazwijmy ją A, był to polski oddział międzynarodowej firmy o takim profilu produkcyjno-handlowym o zasięgu globalnym, nie? Więc była to część, można powiedzieć, dużej korporacji, tak? I tak, było tam kilkudziesięciu pracowników, my działaliśmy bezpośrednio dla CEO, który miał taką koncepcję, żeby wprowadzić pewne znowu turkusowe praktyki do organizacji, która z definicji turkusowa nie była i raczej nie mogła być, nie? No bo znowu to była korporacja, była gdzieś tam centrala tej korporacji, więc było to takie ciekawe doświadczenie tego, że wiemy, że jest ograniczenie takie z definicji, że turkusu nie zrobimy, natomiast no, tam była mocna taka chęć tego prezesa i pewna ciekawość zespołu, żeby jednak z tego próbować w to wchodzić. No i to jest pytanie, czy można to uznać za turkus, czy nie. Natomiast ja znowu to pokazuję raczej na pewnym takim spektrum, tak, że ten turkus, ten kolor może gdzieś tam być, się robić taki przezroczysty, ktoś powie, że to jeszcze albo już nie jest turkus, a ktoś powie, no nie, to jest coś, co nawiązuje do turkusu i myślę, że to jest też coś, co troszeczkę o tym rozmawialiśmy w kuluarach przed, nie, że czasami no to są takie kamyczki do ogródka, nie, takie pierwsze ziarna, które powodują, że ta idea gdzieś tam szerzej kiełkuje, nie, nawet jeśli nie jest w pełni stosowana. I jak to wyszło tam, co podobało się, co działało? No po pierwsze rzeczywiście znowu to uprawomocnienie ludzi, przy czym bo tu było podniesione, że to nie jest turkus. Ja mam wrażenie, że w takim rozumieniu, jak oni do tego podchodzili, to jednak było, nie? To było coś, co jakby nieodłącznie się z tym turkusem wiązało jako takim dobrze rozumianym upodmiotowieniem ludzi, którzy działają w pewnej strukturze jednak korporacyjnej, nie? I bardziej się wcześniej patrzyło na nich jako pewien tylko taki no,
jakiś element większego mechanizmu, takiego jak zegarka, nie? Czyli tak dosyć tak przez pryzmat rzeczywiście i funkcjonalności. Nie? Był na pewno nacisk na taką samoorganizację i samozarządzalność zespołu, żeby te zespoły same sobie, nie wiem, określały cele, same sobie określały sposoby dotyczące działania, jak one wewnętrznie sobie to rozkładają. No i było coś, co było takim coachingowym i partycypacyjnym modelem przywództwa, czyli coś, co znowu ktoś może powiedzieć, no czy to jest turkus, czy nie. W moim poczuciu na pewno było to dużo bardziej turkusowe niż metody i praktyki, które do tej pory były stosowane. Nie? I mam wrażenie, że jakby odnosiło się do tych jednak takich kluczowych założeń turkusu. Nie? Co nie podobało się lub co nie wyszło, no to po pierwsze ta niemożliwość wprowadzenia turkusu w pełni, która oczywiście tworzy takie bariery czy pewne rzeczy, których nie przejdziemy. I to wiadomo na wejściu, nie? Czyli wynikało z tego, co w drugim punkcie, czyli trochę potrzeba łączenia wody z ogniem, nie? Więc pytanie, czy może korporacja stać się turkusowa? No ja bym powiedział, że pewnie nie, tak? Natomiast czy może korzystać z takich inspiracji i elementów dla dobra ludzi i organizacji jako całości, powiedziałbym wtedy tak, nie? I ta samoorganizacja, to też ktoś o tym wspominał wcześniej, nie? Rzeczywiście było takie wyzwanie, że ludzie trochę to traktowali, no dobra, my się zorganizujemy, to my chcemy dostawać kasę, a nie robić nic, nie? Więc to pokazywało, że jakby jak ważna jest ta zmiana taka mentalna i w ogóle świadomość tego, czym turkus jest, czym ta propozycja jest, nie? Bo część osób podeszła do tego w takiej pierwszej płaszczyźnie, no okej, okay, skoro ja się mogę, nie wiem, tam ode mnie to zależy, no to ja sobie nie będę dawać celu, ale ja bym chciał, nie wiem, pensję dostawać taką jak do tej pory, nie? Więc to było bardzo takie uproszczone rozumienie, no i z tym się wiązało jakby wykorzystywanie takiego sposobu działania i w ogóle tego systemu firmowego przez poszczególne osoby, nie? Więc można powiedzieć, że pewne cwane osoby stwierdziły, o dobra, to ja sobie z tego, patrząc na populację i statystycznie, no to zawsze znajdziemy różne osoby, nie? I to część osób chciała z tego w taki sposób po prostu skorzystać, czy to wykorzystać. Okej, okay, idziemy dalej. Kolejne takie moje doświadczenie, o którym chciałbym krótko wspomnieć, to jest moje doświadczenie też pomocy. Możesz wrócić do poprzedniego slajdu na chwilkę? Tak, tylko tak, mały tak. Komentarz. Dobra. To, co już Marcin powiedział, w turkusie mówimy o samozarządzaniu, nie samoorganizacji. Samoorganizacja przyjmuje cel z zewnątrz, samozarządzanie współtworzy, więc to jest istotne. Natomiast ten komentarz, dlaczego nie zadziałało, jest dość istotny. Turkus to przede wszystkim mindset i to jest kwestia gotowości ludzi. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na branie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za to, co robi, za to, co robi zespół, to szczerze powiedziawszy nie jest gotowy na pełną wolność i pełne zaufanie. I to powoduje tego typu problemy. To taki mały komentarz. No i myślę, ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Myślę, że to jest wyzwanie w sytuacji firmy, która wiadomo, że nie stanie się turkusowa tak, że będziemy mieli wszystkich ludzi, którzy chcą się pod tym podpisać, nie? Tylko część będzie po prostu z tej struktury naszej, tego modelu działania w tej firmie po prostu obecna, nie? Do momentu, że powiedzą, nie wiem, ja odchodzę, nie? Ale to też nie było takie wcale proste. Marcin, jeszcze? Ja chciałbym dopytać właśnie w kontekście tego mindsetu, czy na poziomie rekrutacji, czy wy właśnie to w jakiś sposób badaliście, tak, nie wiem, czy mindset turkusowy, czy mindset tej odpowiedzialności, jakkolwiek to sobie znowu nazwiemy, jak to u was wyglądało w tych waszych procesach rekrutacyjnych? Mówisz o kliencie, czy mówisz o Kaizendo? Mówię o waszych współpracownikach. Tak, no to my tam na etapie rekrutacji oczywiście poza twardymi takimi umiejętnościami, które szukaliśmy tych elementów takich, no, które myślę, znowu nie wiem, czy są akademicko-turkusowe, tak, ale takich, które są zdecydowanie czymś więcej niż tylko takimi twardymi, połączeniem twardych i miękkich kompetencji potrzebnych na stanowisku, tak, czyli szukaliśmy tego, czy ktoś jest gotowy na branie odpowiedzialności i na to, że my tworzymy też taką przestrzeń, tak? Czy ta idea, pewna pasja, która się wyrażała, nie wiem, wizji i celu firmy też jest dla nich atrakcyjna, nie? Więc tak, odnosiliśmy się do tego. Nie wiem, czy to było,
czy powiedziałbym, że to była turkusowe, nie? To myślę, że za mało trochę mam wiedzy, ale było to od początku gdzieś tam coś więcej niż tylko takie stwierdzenie, dobra, złapmy jakby dobrą osobę do firmy. Nie, od początku szukaliśmy kogoś, kto będzie ten jakby sposób działania, ten światopogląd, ten mindset nasz chciał podzielać i go współtworzyć. Okej, tak krótko dopytam jeszcze, czy na poziomie jakichś, nie wiem, metod czy narzędzi możesz się też podzielić, typu nie wiem, czy były na przykład jakieś dni próbne, okresy próbne, gdzie można było tak bardziej twardo niż na zasadzie deklaracyjnie, że ktoś powie, okej, biorę odpowiedzialność, czy ładnie napiszę to w CV, czy w liście motywacyjnym, czy czymś takim tutaj, jakimiś, nie wiem, tipami, narzędziami, metodami. Przy rekrutacji? Przy rekrutacji może się podzielić, tak, przy rekrutacji, tak. Chyba nie. Znaczy, czy my to jakoś tak badaliśmy poza deklaracją? No patrzyliśmy też, pytaliśmy oczywiście o to, co mogliśmy, o pewne doświadczenia tej osoby, nie? Jak staraliśmy się złapać tą przez jakieś pytania konkretne, które mieliśmy, jej takie to wyciągnąć tą esencję jej podejścia do rzeczywistości, która mogła być widoczna, nie wiem, w poprzednich jej pracach, czy w ogóle podejściu, nie? Czy tym, co robiła, czy jakby rzeczywiście szukając tego takiego do you walk the talk, nie? Czy rzeczywiście jest tak, że mówisz, czy coś za tym stało i trochę jest coś w tej twojej rzeczywistości, co mogłoby to pokazać, nie? Natomiast mam wrażenie, moje doświadczenie było tak, że było to trudne do złapania. Też mieliśmy proces rekrutacyjny i mieliśmy taki, no, w skali niedużej firmy, to mieliśmy na przykład takie dwa przypadki takiej całkowitej, jakby mam wrażenie, klapy, że pewne rzeczy w ogóle... Pewne osoby zrekrutowaliśmy i pewne problemy z nimi jakby całkowicie, znaczy kompletnie nie wyszły w tym procesie rekrutacji, nie? Więc nie wiem, na ile to był nasz błąd, na ile może nie dało się tego zrobić, nie? Ale to na pewno było pewne wyzwanie. No i to na pewno też utrudniało to, że tych osób było po prostu mniej takich, z którymi mogliśmy pracować, nie? Bo to też odsiewało po prostu mocno. Okej, okay, słuchajcie. Wojtku, jeszcze jest pytanie do chyba poprzedniego slajdu, strona Anety. Czy możemy wejść w głąb tego, co się tam nie udało? Czy masz gotowość jednego zdania w ramach tych porażek jeszcze? Przepraszam, jeszcze moich czy klienta? Myślę, że chodzi, Anecie, o ten slajd klient A, ten case A, wiesz? Okej. Okay. Znaczy ja bym chyba nie powiedział, że to się nie udało. Mam takie poczucie, że my zrobiliśmy to, co było założone, gdzie od początku rozmawiałem z tym prezesem firmy, on był bardzo taki w swoim podejściu, chciał być turkusowy, natomiast on wiedział, że są ograniczenia wynikające z korporacji, których z założenia, z definicji nie przejdziemy i nie miał co do tego złudzeń, nie? Więc on powiedział, jak trochę więcej pójdziemy w tą stronę, w takiej rzeczywistości, to będzie dobrze, nie? I tak było, nie? Więc można powiedzieć, że jakby podsumowując to takie wdrożenie, to on był zadowolony z tego, co wypracowaliśmy, ci ludzie do pewnego stopnia, bo chyba to nie jest też oczywiste, że oni się tego spodziewali, nie? Tak, to jest ta różnica między tym, jak ja, nie wiem, tworzyłem własną firmę i mogłem do tego zapraszać ludzi, a jak jest firma, która jest pewną strukturą na rynku i ona tylko stara się dostosować do tego, nie? Ale z definicji nie zmieni się, tak jak mówiłeś, Andrzeju, o tym mindsetie, nie dokona takiej zmiany, bo nie chce po prostu jej dokonywać. Mam nadzieję, że to wystarczy. Zapraszam gdzieś tam do rozmowy oczywiście w kuluarach, jeśli to będzie ciekawe. Słuchajcie, idźmy dalej. Taki drugi case pracy z klientem, to on był taki mocno, ja pracowałem w zasadzie z tym właścicielem firmy i znowu świadomie się tym posługuję, to była firma zagraniczna, działająca za granicą, więc taki też nieoczywisty klient i na przykład założenie było takie, że ja w ogóle nie wchodziłem w współpracę z zespołem, nie? Pracowałem z właścicielem, który mówił, dobra, wiesz, w pewnym uproszczeniu. Znalazłem ten turkus jako koncepcję, to mi się podoba, to odzwierciedla moją filozofię życia na przestrzeni ostatnich lat i chciałbym trochę popatrzeć na to, co ja mogę z tym zrobić. Nie? Czy to jest propozycja dla mojej firmy, to jest człowiek, który miał tam jakby kilka różnego rodzaju spółek, ale też on wychodził od takiego celu, że chciałby stworzyć organizację, gdzie on też nie będzie w nią zaangażowany. Nie? Więc znowu pytanie, czy to jest cel turkusowy, czy nie. Mając dużo takich założeń i podejścia takiego tej filozofii turkusu,
nie? Więc moje wsparcie było takie, można powiedzieć, coaching, consulting and challenging, tak? I ja mu pomagałem mu jakby przygotować te założenia do wchodzenia w Turkus oraz weryfikowałem to i te założenia i te przygotowania. Nie? Więc to była praca mocno na mindsetie tego człowieka, który powiedział, wiesz co, ja nie chcę, żebyś ty potem pracował z tymi ludźmi, bo ja bym chciał to zrobić. Chcę rzeczywiście, żeby, no, żeby to nie był jakiś tam konsultant. Nie? Więc to było też takie dosyć nietypowe, nieoczywiste doświadczenie. Co jakby się podobało i co działało? No, była to na pewno duża świadomość tego właściciela i tego mindsetu i tego, że on był rzeczywiście skłonny weryfikować pewne rzeczy. Nie? Jak mu stawiałem pytania, to on mówi, no kurde, rzeczywiście nie podchodziłem do tego w ten sposób, zastanowię się nad tym, nie? Miał na pewno takie całościowe podejście do tego, takie systemowe patrzenie, czyli nie patrzę przez pryzmat jednej rzeczy, którą chcę zrobić, żeby, nie wiem, niech firma się samo zarządza, bo ja nie będę miał wtedy zajętej głowy, nie? Będę miał luz, tylko nie, on rzeczywiście patrzył na tą całą takie filozofie zarządzania. Nie? Było na pewno fajnie to, że on miał, tego co wiem, taki zespół ludzi bardzo zaangażowanych pasjonatów, gdzie znowu ten sposób myślenia i działania turkusowy był dla nich naturalny, jeszcze zanim oni zaczęli jakby posługiwać się tymi nazwami z turkusu, nie? Czy tymi definicjami. Tak? No i na pewno była jego duża taka konsekwencja i wytrwałość w działaniu, w takiej decyzji, dobra, robię to i wiem, że to nie będzie proste, ale się na to świadomie decyduje. Tak? Przepraszam, trochę przeskoczyłem za bardzo. Tak. Co tam nie wyszło? Znaczy tak, myślę, że to też jest dobre. Część pracowników po prostu zrezygnowała, jak on zaczął, bo rozmawialiśmy o tym potem, tak? Jesteśmy w jakimś tam kontakcie. Część pracowników, jak pokazał tą koncepcję, powiedział, z czym to się wiąże, zaprosił ludzi, no to część powiedziała, nie, to mnie to nie interesuje, to nie jest propozycja dla mnie. I myślę, że to, ja tu napisałem, że to jakby nie wyszło, ale tak naprawdę myślę, że to jest też istota, nie? Że to bardzo dobrze, że tak się powinno też stać trochę, nie? Jak my wyznaczamy, nie wiem, w firmie, nawet, nie wiem, ambitny cel i ktoś mówi, to mi nie jest po drodze, to ja wolę odejść, to podobnie z tym turkusem, no on wymaga bardzo dużej świadomości całego zespołu, tego mentalu, nie? Druga taka rzecz to było to, że jednak ta pracochłonność jakby przekształcania organizacji w taki sposób, którą on zakładał, że będzie spora, była jeszcze większa, nie? I on mi powiedział, wiesz, to Wojtek, no tego się nie spodziewałem, nie? To rzeczywiście, że to będzie tyle kosztować na różnych poziomach, nie tylko jakby czasowym takim pracochłonności, ale też na takim poziomie emocjonalnym po prostu, nie? I to było takie też ciekawe wyzwanie dla niego. Ja to wbiję się do tego punktu, który powiedziałeś na końcu. To jest jak porównanie budżetu. I to jest pewien budżet i ta część projektów budżetowo, jeżeli chodzi o budowę i tak dalej domu, się nie łapie, bo nowe rzeczy się pojawiają, które jeszcze powinniśmy uwzględnić zgodne z tą nową filozofią. I to jest tak, więc jak zakładamy budżet 100, to przemnożmy raz dwa, czas tak. Razy trzy, może coś z tego wyjdzie. Tak. No wiesz, oczywiście to było ciekawe, bo ja też jako konsultant wiem to, nie, że to jest generalnie tak, że to, co się zakłada, to tam wyjdzie wielokrotność. Natomiast on mam poczucie, mimo takiej dużej otwartości i w ogóle takiej pasji w tym podejściu, jednak był tego dosyć świadomy, a i tak go to zaskoczyło, że ten koszt był jednak dużo większy, nie? Więc to było takie przy człowieku, który naprawdę nie był naiwny w tym, nie? Mam takie wrażenie z mojego doświadczenia. Jeszcze pytanie Anety, z jakich konkretnych powodów pracownicy odchodzili? No to było tak, że w zasadzie jak oni zaczęli rozmawiać o koncepcji w ogóle i o tym podejściu turkusowym, że on mówi, że on by chciał, żeby ta firma się w taką stronę transformowała, to część ludzi powiedziała, kurde, nie, ja tu był był przykład konkretnego pracownika, który mówił, dla mnie to jest robota 8, tam nie wiem, 16. Mnie to w ogóle nie interesuje, nie? I jakby rozumiem to, szanuję, nie? Ale to nie, to ja jakby nie chcę, nie? Ja nie rozumiem też trochę tego, tej filozofii, dla mnie to jest za dużo. Ja szukam po prostu miejsca, gdzie będę siedział i pracował, nie? Więc mam wrażenie, że to w takim dobrym znaczeniu odsiało, ale też były takie potem, wiem, przypadki, to nie było dużo, bo to też nie było, to było parędziesiąt osób w firmie, nie? Był taki przypadek, że ktoś trochę stwierdził, no właśnie, że on ten system jakby
ten całą filozofię i ten sposób działania w organizacji on wykorzysta dla siebie. Nie? I to było z kolei takim nagięciem nawet od strony wartości, no ale to potem się przejawiło w jakichś tam takich nieakceptowalnych po prostu zachowaniach. Nie? I on akurat został, no jakby zespół się z nim po prostu pożegnał. Nie? Już zespół, już nie tylko ten właściciel, który na początku był. To taki mały mój komentarz. Tego typu podejście bardzo mocno obnaża niedopasowanie, które w innym podejściu jest jeszcze akceptowane, bo się mówi, nie, no w zespole jest jeden, który się obija, ale ja z tym nic nie zrobię, niech sobie kierownik, dyrektor, prezes, właściciel coś zrobi, ja to akceptuję. A w podejściu tego typu, gdzie bierzemy odpowiedzialność też jako zespół, to te tarcia zaczynają być większe, jeżeli nie jesteśmy dopasowani. I zaczyna być właśnie ta różnica sposobu działania, myślenia, komunikacji, która zaczyna bardzo boleć. Okej. Marcin jeszcze rękę podnosi, widzę. Jak Andrzej wspomniał o tych tarciach, to też bardzo mnie ciekawi, Wojtek, czy wy poruszaliście w tej waszej pracy kwestię turkusowego podejścia do konfliktów i tarć. I czy to też gdzieś był tematem właśnie coachingu, pracy z tym właścicielem? A co przez to rozumiesz? Jakby... Wiesz co, no, mam na myśli zgodne z filozofią metody, tak, i podejścia, znowu jakkolwiek to sobie nazwiemy, czy narzędzia, które doprowadzają do uwolnienia tych napięć, tak, związanych z tym, że ktoś ma właśnie takie podejście, ale właściciel chce podejścia, no znowu upraszczam, turkusowego, tak? Czy to w ogóle było przedmiotem pracy waszej i czy on w jakiś sposób to adresował, tak, że to trzeba przewidzieć, tu trzeba jakby też zadziałać, nie wiem, może jakieś, pozyskać jakąś wiedzę. Czy tego aspektu w ogóle dotykaliście w pracy? Znaczy dotykaliśmy tego, że w ogóle ta propozycja pójścia w stronę turkusu tej organizacji spowoduje to, co się trochę stało, czyli to odsianie, nie? Że ktoś powie, to ja nie chcę, to też było potem w procesie rekrutacyjnym widać, nie? Że mniej osób trafiało realnie do firmy, no bo oni te pewne kryteria związane jakby w ogóle z wartościami zaczęli dawać, tak z tym jakby, z tą współodpowiedzialnością, jakby z tym wszystkim, co jest elementami turkusu. Natomiast potem rozmawialiśmy o tym, że oni muszą sobie też wypracować pewien ten taki sposób jakby radzenia sobie z taką rzeczywistością, gdzie to nie będzie tak jak do tej pory, że szef mówi, dobra, to tak jest i tak ma być. Chociaż i tak ten człowiek był taki mocno, myślę, naturalnie taki partycypacyjny w swoim podejściu, nie? Więc to nie było tak, że był, nie wiem, ten właściciel, jak to mówi znowu Santorski, folwarku, który nagle ma zmienić zupełnie swój sposób działania, tylko to był ktoś, kto mu ta koncepcja życiowo była i tak już blisko od wielu lat tak naprawdę, nie? I ona znalazła trochę takie, skanalizowała się, można powiedzieć, w tym turkusie, jak on zaczął turkus, powiedział, o, jakby to jest to, nie? Ja częściowo już tak działam, ale to jeszcze bardziej gdzieś tam pogłębia to moje podejście. Ja mam propozycję, żebyśmy poszli dalej, też patrząc na czas, bo pytania są bardzo ciekawe, ale oczywiście, żebyśmy się też gdzieś tam zmieścili. Taka ciekawostka ostatnia ze współpracy, to był potencjalny klient, który się do mnie odezwał nie tak dawno, nie? I to była firma z branży nowej technologii, która była zainteresowana strategią, to znaczy chciała przygotowania i wdrożenia strategii. I ona działała z tego, co wiem, przynajmniej tak deklarowali, nie wiem, co to oznacza w praktyce, działała turkusowo, nie? No i moje doświadczenie było rzeczywiście dosyć trudne, bo tak ja chciałbym rozmawiać z kimś, kto będzie tak rzeczywiście miał takie patrzenie strategiczne i mam wrażenie, że tu, przy czym znowu, to jest moja opinia, a nie fakt, bo nie byłem w stanie tego zweryfikować, ale miałem takie poczucie, że ten rozmówca, który ze mną rozmawiał, była taka jedna nawet przedmerytoryczna rozmowa, nie? To on był kompletnie nieprzygotowany do tego, nie? To znaczy, jak ja pracuję z firmami nad strategią, to mam wrażenie, że to był ktoś, kto ani nie za bardzo wiedział, o co chodzi z tą strategią, ani po co ona ma być. Mam wrażenie, że to było takie na zasadzie, dobra, to ja wezmę ten temat i coś z nim zrobię, nie? Więc mieliśmy gdzieś tam rozmowę, która polegała na tym, że ja przez, nie wiem, godzinę zadawałem pytania, których potrzebowałem, żeby jakoś się przygotować do jakiejś nawet propozycji dla nich. No i to się skończyło tak, że pytam, a pan nie ma pytań? Mówi, nie. Jakby zakończyliśmy i oni powiedzieli, no to kogoś innego wybraliśmy. Więc ja mówię, może dobrze, nie? Bo
bo miałem takie poczucie, że chyba by nic z tego nie wyszło. Może nie nadawałem się też do pracy z taką turkusową organizacją, jakby mówiąc tak już bez żartów, nie? Może jakby zupełnie inne było ich jakieś tam wyobrażenie. O, więc to taka trochę ciekawostka z doświadczenia. Okej, słuchajcie, wnioski, bo rzeczywiście czas założony trochę przekroczyłem, przez też mam wrażenie bardzo ciekawe pytanie, ale nie wiem, może ja się też rozgadałem. Po pierwsze tak, jaki ja mam problem w ogóle z turkusem, czyli jakby ta krytyka turkusu, nie? I pierwsza rzecz to jest taka, że to do samej koncepcji. Nie, że tak, ta teoria ewolucyjnego rozwoju, nie, tych kolorów, tego jak one tam się cywilizacyjnie dzieją, według mnie brak jest temu takich solidnych podstaw metodycznych i badawczych. Nie? To, o czym Lalu też mówi w książce potem, jak on badał, nie wiem, turkusowe organizacje, no to z tego co pamiętam, to ich było paręnaście na przestrzeni kilku lat. Z mojego doświadczenia jako konsultanta jest to mega mała próba i próba bardzo nie... jakby nie oddające rzeczywistości, nie patrząc na chociażby ilość firm działających w samej Polsce. No, koncepcja jest dużo, wychodzi zdecydowanie poza nasz kraj. Więc to jest jakby pierwsza taka rzecz, no bo dla mnie to oznacza, czy jeśli te podstawy są takie nie do końca pewne, to czy dalej coś z nich może takiego rzeczywiście, czy możemy opierać się na tym, co dalej z tego wyrasta. Ta koncepcja kolorów, ona przedstawia według mnie świat w bardzo uproszczony sposób, nie? A generalnie świat nie jest prosty i to jest coś, czego ja na przykład uczę na szkoleniach z rozwiązywania problemów, że jeśli my podchodzimy w sposób prosty, to będziemy szukali, nie wiem, źródła pewnych problemów, pewnych przyczyn, skupiając się na jednej rzeczy, na tej, która na przykład najbardziej nam się rzuca w oczy, nie? Według mnie te kolory, nawet to, co było widać, no może wy powiecie inaczej, dużo więcej pewnie nawet takiej akademickiej wiedzy, w tym dobrym znaczeniu mając na temat turkusu, no jak dla mnie to nie ma na rynku rzeczywistości, że jesteśmy bardzo jednorodni, że to jest czerwony, to jest pomarańczowy, to jest, nie wiem, turkusowy. To się trochę przenikają te rzeczywistości, nie? Po drugie, te elementy turkusu, one są takie dychotomiczne, czyli jakby bardzo, no właśnie, to osobne są, jak jest hierarchia, to nie ma swobody. Nie? Są antagonistyczne trochę, nie? Jak ludzie nie mają, nie wiem, nie wiedzą o wynagrodzeniach, no to tam nie mogą być zmotywowani. Mam wrażenie, że ta koncepcja jest za bardzo uproszczona. Nie? Z mojego doświadczenia pracy też z różnymi takimi koncepcjami, filozofiami, nie wiem, metodykami dotyczącymi zarządzania. I to jest dla mnie pewien problem. Nie? Że to jakby mam wrażenie, że rzeczywistość niekoniecznie taka jest. No, jak popatrzymy na, nie wiem, strukturę w firmach, strukturę organizacyjną, to ona się nie wzięła tylko z jakiejś potrzeby władzy, tylko jest w pewien sposób odzwierciedleniem, nie wiem, umiejętności, umiejscawiania tych umiejętności, tak żeby nimi zarządzać, nie? Więc trochę też jak czytałem książkę Lalu, to mam wrażenie, że on z tego poziomu, nie wiem, konsultanta takiego McKinsey'owego, które ma bardzo ciekawe analityczne narzędzie do rozumienia rzeczywistości, bardzo to uprościł. Nie? No i trzecia rzecz, założenia turkusu są według mnie bardzo idealistyczne, nie? Że niestety ludzie i życie jest często mniej idealistyczne niż te teorie, co oznacza, że to bardzo wysoko podnosi poprzeczkę. Ktoś może powiedzieć, okej, to jest zaleta, może tak być. Dla mnie to jest pewne co najmniej ryzyko. Tak? No na pewno ludzie się różnią w ogóle między sobą jakby samymi w czasie i to ja widziałam po swoim wspólniku, nie, że to, co zakładaliśmy wcześniej, na przykład nam się w ciągu lat zmieniło nasze podejście do pracy, czy to podejście do, nie wiem, wartości dla klienta i tak dalej, no ale się też różnią nie tylko między samymi sobą, ale też między innymi w zespole, nie? No i nie wszyscy muszą chcieć tak samo tego samego, nie? Czyli na przykład ktoś powie, no dobra, ja chcę tam mieć tą odpowiedzialność dla rzeczywistości, a ktoś powie, no dobra, mnie kręci co innego bardziej, ja bym, nie wiem, chciał awansować i się rozwijać, albo dla mnie, nie wiem, prestiż związany, nie wiem, ze stanowiskiem czy miejscem w strukturze jest ważny, nie? I mam wrażenie, że im większa firma, tym te wyzwania w turkusie są trudniejsze do przejścia. Patrzę sobie na czat jeszcze, czy tu ktoś się... Z tego co wiem, badania były wieloletnie i szerokokątne. No, jeśli chodzi o to, co przedstawiał Lalu, to chyba nie. Tak, ja nawiązuję do Lalu, tak jak mówię, nie, podejrzewam, że jakby turkus, nawet przez te lata, jak my jakby skończyliśmy korzystać z niego w Kaizendo, no to już trochę czasu minęło, więc jest tak, że to się mogło mocno rozwinąć i pewnie dalej się rozwija. Marcin, podnosi rękę. Tak, jako krótko chciałem zrobić rozróżnienie właśnie i to doprecyzować, bo tu na to się wymieniliśmy uwagami.
Czym innym jest dynamika spiralna, a czym innym jest jakby książka Laloux, która bazuje na dynamice spiralnej, uproszczonej wersji. Tak? Na przykład nie ma koloru żółtego, który jest w dynamice spiralnej pomiędzy zielonym a turkusowym. I o ile ja na przykład osobiście, znowu to nie jest fakt, tylko moja opinia, zgadzam się, że badania Laloux są właśnie trochę jakby małoletnie i na małej próbce, o tyle dynamika spiralna, którą wprowadził Graves, a później jeszcze wielu innych badaczy też się tym zajmowało, między innymi uczniowie, z tym się już absolutnie ja nie zgadzam. Tak? Uważam, że to ma bardzo jakby mocne ugruntowanie takie naukowe, ale to jest znowu moja opinia. No to znowu też pytanie, nie na ile jakby ta koncepcja pierwotna, potem dołożono do niej elementy, które się mówi, no tak, to jest teraz turkus, a na ile w głowie tego twórcy, ja też przyjmuję, to są rzeczy, które żyją, nie? Więc one jakby są rzeczy, które żyją w dobry sposób, są rzeczy, które żyją w zły sposób. Ja zakładam, że to też się, nawet to, co teraz my robimy, nie? Że jakby pogłębiamy sobie rozumienie, zwracamy sobie uwagę na aspekty, o których, nie wiem, ktoś nie pomyślał albo ktoś myślał w za małym stopniu, więc to jest pewna krytyka, natomiast oczywiście to nie oznacza, że znowu, no tak jak mówiłem, to jest wyryte w kamieniu, nie? To jest moje patrzenie na tą rzeczywistość i na pewne takie ryzyka z nią związane. Okej, okay, dobra, to pójdźmy dalej. Co jeszcze wynika z tych moich doświadczeń i tej oceny jakby po pierwsze takiej w ogóle krytycznej turkusu? No tak, turkus niesie jakby szereg takich nieoczywistych z perspektywy firm czy większości firm na rynku. Szereg korzyści, nie? I znowu taka metoda, wiecie, jest kanapki w feedbackowaniu, że trzeba ten pokazać dobre i pokazać te elementy trudne. Na pewno, nie wiem, zaangażowanie, motywacja ludzi, rozwój ludzi inaczej niż w tradycyjnej strukturze, tak? Ta duża otwartość myślenia i działania, to są plusy, które nawet jak my nie stosujemy, znaczy nawet jak nie wchodzimy w pełni w turkus, to one nawet w tych elementach są. I to jest na pewno coś, co zmienia podejście w ogóle do zarządzania czy do patrzenia na firmy i ludzi w Polsce, ale nie tylko. Nie? I to jest na pewno duży plus. Natomiast mam takie poczucie, że turkus jest, no tą drugą stroną medalu jest to, że turkus jest wymagający, jest trudny i też nieprzewidywalnie i we wdrażaniu, i w utrzymaniu. Po pierwsze tak, jest duża bariera wejścia i utrzymania turkusu, tak? Wymaga to, co nam też wcześniej wychodziło, tej świadomości, otwartości, zaangażowania. Jest dużo jakby tych parametrów wejściowych, które powinny być, żeby to miało szansę się wydarzyć. Nie? Druga rzecz jest taka, że są według mnie pewne ograniczenia branżowe, nie? Że są branże zorganizowane na dużym poziomie, nie wiem, hierarchiczności, nie wiem, typu górnictwo. Na ile w ogóle z założenia da się w nich wdrażać turkus, dyskutowałbym. Nie? Tam ta struktura jest bardzo istotna, nie bez przyczyny. Nie? Jest kwestia, nie wiem, dostępności wtedy też na przykład osób na rynku z takimi kompetencjami w ogóle, mówię twardymi, które jeszcze by się chciały na przykład w taką rzeczywistość turkusu wpisać. I to jest coś, co jest dla mnie takim realnym też problemem. Nie? Są pewne ograniczenia strukturalne, nie? No właśnie, jak zorganizować tą decyzyjność, żeby ludzie ją mieli, nie? Co to znaczy, to co też mówiliście, to co to znaczy w realu, że ktoś jest odpowiedzialny, bo ja mogę powiedzieć, no wiecie, wy będziecie tutaj współodpowiedzialni, współdecydować, ale to się potem nie dzieje, nie? Co zrobić, jeśli my się chcemy skalować, nie? No i w ogóle, kiedy zapada decyzja, że będziemy się zwiększać, nie? I przez kogo, nie? Bo jak jest jeden właściciel, to jest stosunkowo proste, a jak jest organizacja, która ma jakby z tych szeregu elementów takich żywych się składa, to nie jest takie oczywiste, jak ma się firma na przykład rozwijać, nie? A też jeśli to jest, to trwa dużo dłużej, nie? Bo wymaga jakby tych, nie wiem, konsultacji na przykład, czy w ogóle takiego współdzielenia myśli w dużo większym stopniu niż w tradycyjnych strukturach, nie? No i z punktu widzenia mojego jako konsultanta ten model wdrażania, on jest dużo mniej taki powtarzalny, nie? To znaczy ja lean management, to ja wiem jak zrobić. Nie? Wiem od czego zacząć, wiem. Natomiast turkusem dla mnie, jako konsultanta, który miałby z tym wspierać, czy w ogóle jak się patrzy na to jako na pewną, nie wiem, filozofię czy metodę, którą ktoś chce zrobić, to jest dużo większe wyzwanie. Marcin? Ja może tutaj jedną taką rzecz a propos też skomentuję wdrażania, tak? Z jednej strony ja mam wrażenie, że tak jest ten skrót trochę myślowy dość powszechnie stosowany.
Ja też go sam jakby używam, wdrażanie turkusu, natomiast jest to skrót myślowy. Ja jakby nie uznaję, po prostu nie wierzę w coś takiego jak wdrażanie w turkusu, tak? Stąd Lalu nawiązuje do teorii ewolucji dynamiki spiralnej, tak? I tak jak podałeś ten przykład górnictwa, po pierwsze, więc jak tam nie ma odpowiedniego mindsetu, to możemy być super konsultantem magicznym, turkusowym i nic nie zrobimy, tak? Jak nie będzie zgody i mindsetu. Po drugie, gdybyśmy na chwilę założyli nieskończoną rzeczywistość, że ta branża górnicza będzie sobie jakby, ci ludzie będą funkcjonować przez nieskończoną ilość czasu albo przez, nie wiem, 10 tysięcy lat, to oni tak ewoluują do turkusu, tak? Czy chcą tego, czy nie, bo zgodnie z teorią, i to teraz znowu możemy się zastanawiać, czy teoria ma rację, czy nie ma racji, zgodnie z teorią, to jest jak teoria Darwina, tak? Najpierw były pierwotniaki, potem dinozaury, a potem ludzie, nie? I to nie jest moja decyzja, czy ja chcę być człowiekiem, czy pierwotniakiem, tylko po prostu teoria tak działa. To prawda, tak. Jakby dorzucić kamyczek do góry. Dobrze, tutaj jeszcze od kogoś mamy opinię, w ewolucji jest level za levelem, jeśli ma gotowość, to samo w górę, jeden stopień. Okej, ta złożoność, tak, i to jakby jak to jest, ja się zgadzam też z tym, co Marcin powiedziałeś, nie, tak samo mam z lean managementem, że jego się tak naprawdę nie wdraża, trzeba się stawiać czy inny, a nie wdrażać, ale jest to pewne uproszczenie, żebyśmy mogli w ogóle o tym rozmawiać i gdzieś tam nie zostać na takim poziomie, że tutaj będziemy bardzo dużą dyskusję toczyć. Okej, słuchajcie, to idźmy dalej, ostatni tak naprawdę slajd, ostatnie dwa slajdy, tak, po pierwsze ten, jest jeszcze ten brak takich wyraźnych granic turkusowości, powoduje według mnie taką dużą dowolność w ocenie, czy jesteśmy turkusowi, czy nie. I tu Marcin, na przykład mówiłeś o tym, że pojawiają się narzędzia trochę do oceny, gdzie my jesteśmy na tej skali i według mnie to jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony pytanie, czy ma ktoś być, kto nam określa, czy jesteśmy turkusowi, nie. Czy jakby z perspektywy organizacji, która się taka staje, to jest rzeczywiście kluczowe dla nich, nie? To odniesienie, no nie wiem, poziom turkusowości mamy na skali, nie wiem, 8 na 10, nie? Więc to jest jeszcze inny problem. Według mnie też to takie bezrefleksyjne podchodzenie do turkusu i to jest bardzo podobne z lean managementem, czy z jakimkolwiek innym podejściem. I jako takiego leku na wszystko, ono może przynieść podobny efekt jak lek na wszystko. Lek na wszystko po prostu nie działa, tak? No bo wiadomo, że lek na wszystko nie pomoże nam, więc jak my upatrujemy, i to jest pewne zagrożenie, które ja widzę, rozmawiałem z właścicielami, którzy mówią, Wojtek, ja chcę turkusu, nie? To ja mówię zaraz, a czego ty tak naprawdę chcesz, nie? I się okazuje, że ten jego cel jest często taki, no nie wiem, ja chcę mieć firmę, która się będzie samo zarządzać, samo organizować, bo ja chcę mieć z głowy to po prostu, bo to mi tyle czasu zajmuje, nie? Że już mam dosyć tego, nie? No, tylko według mnie to nie jest podejście turkusowe, nie? Ty jakby cel i założenie jest wtedy inne. No i to jest ten ostatni punkt, nie? Rzeczywiście, czego my chcemy, podchodząc do turkusu, czy jako właściciel, czy jako ten człowiek, który chce jakoś, nie wiem, jest tym turkusowym takim ewangelistą, tak? Głoś to, czy też ci ludzie w organizacji tego chcą, nie? Bo to też nie jest według mnie oczywiste, co pokazują też przykłady ludzi, którzy mówią, nie, wiesz, ja nie chcę tam odpowiedzialności, ja chcę odtąd dotąd zrobić swoją robotę, mnie tylko to interesuje, szczególnie jeśli mówimy o takich prostszych stanowiskach, też bardziej, nie wiem, operacyjnych czy o pracy fizycznej, gdzie ludzie mówią, ale jaka współodpowiedzialność? Ja chcę, żeby mi tam kierownik powiedział, co gdzie mam robić, nie? I też wydaje mi się, że jest pewnym mrzonką powiedzenia, no nie, że ci ludzie też z czasem dojdą do tego, że oni tam będą jakoś uprawomocniani. Według mnie realnie prawdopodobnie się to nie wydarzy w takiej szerokiej skali społecznej albo nie za czasu naszego życia, nie? W taki sposób oczywisty, chociaż oczywiście mogę się mylić znowu. Okej, tak, czyli to powoduje, że ten turkus jest propozycją dla niewielkiej ilości osób i firm na rynku tak naprawdę, nie? Czy w ogóle organizacji. Co można z tym zrobić, już tak zupełnie kończąc, nie? No to według mnie tak, trzeba w ogóle przemyśleć to, czego my chcemy i jakby, czy chcemy, nie? Też będąc w jakimś, no nie wiem, szerszym organizmie, nie? Też pytanie, kim w tym organizmie jesteśmy, tak? Jaka jest wizja ta długofalowa? Jakie są te cele takie krótsze na to, nie? No i wtedy zastanowić się, jak ty do tego dojść i czy ten turkus to jest rzeczywiście ta odpowiedź, a jeśli tak, to z czego to wynika, że to jest turkus, nie? Bo z mojego doświadczenia, znowu anegdotycznego, niestatystycznego, to
75 do 90% przypadków osób, które myślą o turkusie, wcale nie chce turkusu, nie? Tylko chce prostszego sposobu na pracę i nie wiem, spokoju, nie związanego z tym, że ktoś to będzie robił za mnie, tak? Trzeba według mnie też zweryfikować, no, co ci inni myślą, którzy mają no, założenia turkusowego, współtworzyć ten turkus, jak jesteśmy organizacją, tak? Według mnie trzeba też to przemyśleć, tą dogmatyczność, nie? Czy ja chcę być turkusowy i to jest dla mnie na sztandarach to niosę? Czy chcę być, znaczy, czy chcę mieć ten kolor taki, nie? Że mówię tutaj turkus, czy ja chcę się stawać taki, nie? Czy te koncepcje mają rzeczywiście u mnie żyć i działać, nawet jak to będzie, nie wiem, trwało dłużej, czy nie będzie tak doskonałe. No a jeśli się decydujemy na turkus, to znowu widzę tu bardzo dużo takiej zależności z lean managementem, no to według mnie trzeba mieć tą cierpliwość, wiedząc, że ten turkus to jest taki temat na lata, nie? Bo to jest kultura organizacyjna, która jest i mindsetem, i działaniami, i nawykami, i te jego efekty w ogóle mogą być odroczone w czasie, chociaż mogą być bardzo jakby też imponujące, patrząc na to, jak potem organizacja, jaka jest i jaka działa, nie? I tak naprawdę jakby tak merytorycznie to jest wszystko, z czym się chciałem z wami podzielić i to chciałem wam pokazać. Okay. To do pytań i dyskusji jeszcze mamy chwilkę. Okej. Okay. To ja może troszkę. Ja mam alergię. To o tym się podzielę, jak słyszę wdrażanie turkus. Okej. Okay. Mam alergię dlatego, że tak jak zresztą w ramach swojej prezentacji, Wojtku, pokazałeś, turkus nie jest spójnym, pełnym systemem. Turkus nie jest metodą. Turkus de facto jest pewnego rodzaju nawet nie filozofią, tylko spojrzeniem i to, czego jesteśmy pewni w turkusie, to, że są trzy filary. Niczego więcej nie jesteśmy pewni. W związku z tym, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, ty, ja chcę, żebyś mi zrobił firmę turkusową, to ja taką osobę wyganiam. Ja do niej mówię, przyjdź do mnie i powiedz mi, jakie jest twoje why. I popracujmy nad twoim why, twoim i twojej firmy. Jeżeli w ramach realizacji twojego why będzie podejście, które zaczepia o turkus, okej. Natomiast turkus, czy zieleń, czy pomarańcz, czy bursztyn, czy czerwień, dla mnie są papierkami lakmusowymi, jak patrzymy na pewne sposoby działania. I to, co powiedziałaś, jest to duże uproszczenie. Więc pewne etykietkowanie, ale tylko w ten sposób. Nigdy, wiesz, Wojtek do ciebie, ani do mnie, ani do nikogo nie przyjdzie, nie powie, ty, wdróż mi czerwień. Ja bym chciał mieć wdrożoną czerwień. Dlaczego? Bo tego się nie wdraża. No to wdróż mi pomarańcz. Ja bym chciał. Dlaczego nikt nie przychodzi? Bo tego się nie wdraża. My, patrząc na sposób działania firmy na poziomie misji, wizji, wartości, strategii, celów strategicznych i struktury i tak dalej, możemy sobie mapować na pewne metamodele. Modele też za dużo powiedziane, na pewne to, co Jerzy nazwał metafilozofię, to tak powiemy, ale metafilozofii my nie wdrażamy. I to, co też na jednym ze slajdów miałeś, jest zbyt ogólne, bo on taki ma być. To jest pewnego rodzaju zebranie doświadczeń i nazwanie na bazie różnych firm, żeby sprowadzić je do jednego mianownika, ale każda z tych firm, wracając do książki samej Lalu, 12 przykładów, każda firma jest inna. Jak popatrzymy na szczegóły, to zupełnie inaczej. Więc taki długi wywód, a teraz jeszcze raz powtórzę, dlatego mam alergię na hasło wdrażanie turkusu. Ja się bardzo tutaj, Andrzeju, z tobą zgadzam i jakby sam się mogę pod tym podpisać. Nie? Mówię, mniej się zajmuję teraz turkusem, ale podobnie jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, chce wdrożyć lean management, to samo go pytam, nie? A co ty przez to rozumiesz i po co ci to w ogóle? Marcin, podnosisz jeszcze rękę, widzę, bo ja też powoli też muszę zmierzać do końca. Tak, dlatego z mojej strony już ostatnie pytanie. Mnie ciekawi, Wojtek, bo ja na przykład gdzieś widzę sporo podobieństw pomiędzy na przykład podejściem Toyoty a podejściem firm turkusowych. I tak jak już wspomniałem, też było przed prezentacją chyba, były próby kopiowania Toyoty, tak? Amerykańskie firmy były zachwycone tym, że przez 58 lat z rzędu Toyota przynosiła zyski mimo kryzysów różnych rynkowych, tak?
i był nawet joint venture z General Motors, tak, oni wizytowali i tak dalej, i tak dalej. I tak jak ja to czytam i biorę, no bo też jakby no oczywiście nie mogę zweryfikować, natomiast ty może lepiej będziesz to zweryfikować. Powodem, dla którego to się nie udało, było to, że jak Toyota na przykład wchodziła na amerykański rynek, to pierwsze, co oni robili, to bardzo mocno postawili na przywództwo, na wyszukanie odpowiednich osób i to jakby zajęło lata, tak? A te firmy amerykańskie skupiały się właśnie na tym, żeby wdrożyć, tak? Wdrożyć ten system produkcyjny i mówili, no wdrożyliśmy, ale u nas nie działa, nie? A Toyota mówi, nie, to się od przywództwa zaczyna, tak? To trwa lata. I czy właśnie jakby ty też jakieś takie tego typu podobieństwa widzisz tutaj z tym podejściem Lean, z tym przywództwem Lean z Toyotą? I też mam wrażenie, że jakby sporo firm tym turkusem się zachwyca podobnie trochę jak tą Toyotą, tak? Bo to jest jakieś tam, cool, jak to się w startupach mówi, sexy, tak? I tak dalej. Natomiast nie rozumieją istoty tego, a tu trzeba naprawdę głęboko się zanurzyć. I mi się wydaje, że tak będzie, nie? To, o czym powiedział Andrzej, nie? Tak jak mówiłem, ja się pod tym podpisuję, bo właśnie mam wrażenie, że jeśli rzeczy są jakimś trendem, nie? Mam poczucie, że turkus, lean management mniej, ale nie wiem, agile w ostatnich czasach, Scrum, tak? Są pewnym takim trendem, to ludzie chcą, dobra, to my też to chcemy, nie? I czasami to jest takie, bo w ogóle bezrefleksyjne, no to, a co to da? No wiesz, że jak ludzie się będą samo zarządzać, samo organizować, to wiesz, to ty będziesz spał spokojnie, o to super, to ja to chcę, nie? I to jest bardzo duże uproszczenie. Toyota też oczywiście, no cały czas trwają takie dyskusje, dlaczego Toyocie się udaje, a wielu innym nie, chociaż wszystkie automotywy jakieś elementy lean managementu wdrożyły, nie? Przecież bardzo narzędziowo często, to jest też specyfika zachodniego takiego sposobu patrzenia, no to to, co mówisz, przywódcą, tak, ale w ogóle oni mają takie podejście, no to jest zmiana całej kultury organizacyjnej jakby na wszystkich szczeblach, nie, sposobu mentalu i sposobu działania, który trwa, nie, jest taka książka na przykład Toyota Kata, nie, gdzie jeden z autorów, Mike Rother, taki człowiek też ze środowiska Linu, mówi, że do tego stopnia, dlaczego Toyocie się udaje, że to są tak nieoczywiste na przykład rzeczy, że oni o nich nie mówią, nie, to trochę tak, jak ja bym cię zapytał, co jest kluczowe dla sukcesu w biznesie i ty powiesz, no nie wiem, tam cele mieć jasne, robić działalność sensowną. A ja zapytam Marcin, ale dlaczego nie powiedziałeś, że kluczowe jest oddychanie? No przecież jak nie będziesz oddychał, to nie będziesz, to umrzesz. No bo przecież normalnie oddycham, nie? A pewne rzeczy w tej kulturze Toyoty są tak oczywiste, że oni na przykład o nich nie mówili, nie? Bo oni po prostu je robili i jak popatrzysz z zewnątrz, no to jakby możesz tego nie zauważyć. No tak jak znowu, nie wiem, z oddychaniem czy z biciem serca, no czy jest kluczowe? No jest, no bo bez tego nie będziesz w stanie żyć, nie? Ale nie będziesz o tym mówił na prezentacji biznesowej, że wiecie, no zwróćcie uwagę na to, że oddychacie, nie? Bo to jest tak oczywiste, że po prostu to przyjmujemy za pewien pewnik. Tak, jeszcze tylko króciutko dodam, że właśnie to, co fajnie wspomniałeś, w Toyocie oni bardzo ładnie łączą jakby w ogóle kulturę, bo to się wywodzi z kultury japońskiej, tak, z religii nawet i całego tego mindsetu, i wychodzi poza, bo oni bardzo ładnie w moim wrażeniu łączą właśnie tą spuściznę, nazwijmy tradycyjną, kulturową, z elementami, gdzie oni wychodzą, bo to też Toyota nie jest specyficzną, jakby typową japońską firmą, tak? I to też jakby, tak, oczywiście. Tak. Kolejny aspekt. Ja bym chciał to nawiązać. Toyota gdziekolwiek nie wchodziła indziej na świecie, oni zawsze brali pod uwagę kontekst. I mi się wydaje, że w Turku, tak jak pięknie napisałeś tam, Andrzej, mi się też podoba, że każdy Turkus jest inny, tak? Czyli jest branie pod uwagę tej kontekstowości. Mhm. Dlatego na przykład Amerykanie w moim odczuciu nie bardzo czują bluesa. Słuchajcie, ja was przeproszę bardzo, bo też patrzę tutaj na telefon, który miał mi nie przeszkadzać, ale klient się tu do mnie dobija, że już muszę tam pójść, więc bardzo wam dziękuję za dyskusję, też nie jestem w stanie niestety jej przedłużyć, więc bardzo chętnie z wami porozmawiam gdzieś tam, czy w kuluarach, czy jeszcze w jakiejś innej rzeczywistości. Przepraszam, że tak też ucinam. Bardzo wam dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia i z chęcią jeszcze w ogóle takie myśli z wami gdzieś tam zderzę, czy to już bardziej prywatnie, czy znowu w takim gdzieś tam gronie. Dzięki Wojtku w takim razie. To jak musisz uciekaj, ja tylko taki jeden komentarz tutaj już do nas dam, bo też nie chciałbym, żeby pewne kalki o turkusie funkcjonowały, a to jest dość częsta kalka, która mówi, w turkusie nie ma hierarchii. Nie jest to prawda. Patrzymy na turkus poprzez te trzy filary. Jeżeli mówimy o hierarchii, to mówimy o hierarchii dominacji, że uciekamy od hierarchii dominacji, ale każda inna hierarchia, jeżeli jest dobra dla mnie, dobra dla zespołu, dobra dla organizacji, absolutnie jest.
Taki przykład wam podam z polskiego rynku. Jedna z firm wrocławskich, prawie 200 osób zatrudnionych, w ramach swoich zespołów w pewnym momencie zespoły zaczęły być samozarządzające się, czyli kierownicy, którzy byli, przestali być kierownikami, przestali być liderami i tak dalej. I w pewnym momencie niektóre z tych zespołów stwierdziły, ale my potrzebujemy lidera. I ci liderzy zostali wskazani. Różnica tylko była taka, że ci liderzy zostali wskazani z poziomu zespołu i zespół powiedział, my chcemy, ty będziesz liderem, zgadzasz się i mamy wspólny kontrakt. Czyli nie jest to narzucane z góry, jest pewnego rodzaju struktura, podejście, która jest dla dobra organizacji. To jest przykład na poziomie zespołu. W tej samej firmie też przykład na poziomie zarządzania. W pewnym momencie odeszli od CEO. Nie było prezesa, bo po co? Od tego roku ponownie jest tam CEO. Nie dlatego, że ktoś na poziomie właścicielskim mówi, ma być, koniec, kropka, tylko że grupa osób, która była na tym kręgu zarządzania odpowiedzialności, stwierdziła, nie, my jednak potrzebujemy, żeby jeden z nas troszkę inaczej patrzył i mamy taką i taką odpowiedzialność, to chcemy pokazać. To jest fajny przykład, też nawiązujący do tego, że my trochę się, wiecie, uciekamy od zieleni, pomarańczy, bursztynu i tak dalej i zapominamy o tych bardzo istotnych przełomach, które były. Bursztyn dał nam hierarchię. I ta hierarchia była bardzo istotna w porządkowaniu, w tym, że możemy się skupić na swoich rzeczach, nie musimy się zajmować wszystkim. A od strony tak zwanego turkusu podchodzimy w trochę inny sposób, że hierarchia też nam nie przeszkadza, pod warunkiem, że my ją rozumiemy i że ona jest nasza, a nie narzucona. I to jest bardzo istotne, wiecie? To jest moje doświadczenie z różnych firm w tej chwili i z różnych takich dotknięć. Tym chciałem się podzielić. Tak, właśnie, scena twoja. Tak, by uzupełnić jeszcze troszkę, bardzo dziękuję ci, Andrzej, za to podzielenie się z nami. Ja na przykład też troszkę mam alergię na taką krytykę czerwonego, tak? W takim sensie, że mówi się, o, bo czerwony jest B, bo tam się wymienia te gangi, mafie i tak dalej. Okej, to jest jakby cień czerwonego, natomiast każdy kolor w moim odczuciu ma swoje blaski i cienie, każdy, bez wyjątku. I nie byłoby turkusu, gdyby nie było po kolei purpury, bursztynu, czerwonego i tak dalej, nie? Ja na to patrzę z perspektywy, jeżeli, nie wiem, gdzieś dążę do turkusu, czy jestem turkusowy, czy znowu jakkolwiek tam po sobie będę w swojej głowie definiował, to patrzę, przechodziłem pewną ewolucję, tak? I co mogę z tych blasków wziąć po kolei na każdym etapie tej ewolucji, i z jakie cienie mam do przepracowania. I jest jeszcze jedno pytanie, nie zdążyłem już Wojtkowi zadać, ale to też może tak z ciekawości rzucę, że może wy będziecie chcieli wypowiedzieć. Dla mnie na przykład bardzo istotnym elementem w tej turkusowej ewolucji jest aspekt wychodzenia poza swoje ego. I to w kontekście zarówno bycia pracownikiem, chociaż też nie bardzo przepadam za słowem pracownik w turkusie, wolę słowo współpracownik, to znowu w polskim czasami się dziwnie trochę może kojarzy z przeszłym systemem. Nie znam lepszego, czy jakby na razie nie znalazłem lepszego. I wydaje mi się, że jakby, to są znowu moje osobiste gdzieś tam odczucia, doświadczenia, że bez tej pracy nad wychodzeniem nad ego, no ciężko jest jednak ewoluować do tego turkusu. To też rzucam, czy ktoś chce się ewentualnie wypowiedzieć, podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami albo przemyśleniami w tym kontekście. Może jeszcze jeden tylko komentarz do tego, co no właśnie uciekła Aneta, to co napisała, że zgadzam się, że turkus nie będzie mainstreamem. Turkus jako pewnego rodzaju takie niby podejście, pewnie nie, natomiast zauważcie, że dlaczego tego typu tematy stały się też dość istotne w dzisiejszych czasach, bo pewien sposób konkurowania między firmami stracił rację bytu albo jest już nieefektywny, bo dostęp do zasobów mniej więcej jest podobny. Globalizacja spowodowała, że z tym nie mamy większego problemu. No gwiazdka, pandemia spowodowała, że jednak tak i tak dalej. Kopiowanie procesów, z tym nie ma problemu.
Natomiast istota jest taka, żeby w takim razie zobaczyć, no dobra, ale co zrobić, żeby jednak tą przewagę konkurencyjną, wzajemną, bądź dodatkową wartość zbudować? Czy warto bazować tylko na jednej głowie typu właściciel, prezes? Czy mimo wszystko warto wykorzystać wszystkie głowy, które mamy w organizacji? A to nie jest tak jak kiedyś, przed II wojną światową i przełom, który zrobił Ford, czyli linia produkcyjna, i wtedy to był przełom totalny, do której potrzebne były tylko ręce, bo ludzie nie byli wykwalifikowani i mieli zupełnie inne potrzeby. Teraz pewien poziom potrzeb mamy zaspokojony, jesteśmy naprawdę dobrze wykształceni, naprawdę mamy różne doświadczenia i korzystanie z tego wspólnie jest dużą wartością i przewagą. I stąd istota jest stworzenia pewnego modelu organizacji, gdzie możemy efektywnie wspólnie z tego skorzystać. Dla swojego dobra indywidualnego i dla dobra firmy tak naprawdę i dla dobra otoczenia. Bo mówię trochę o konkurowaniu, ale w tej chwili wychodzimy trochę z konkurowania, bardziej idziemy w kierunku bez dwóch zdań dawania wartości wspólnej. I to jest ten kierunek. I w ramach tego kierunku Turkus będzie coraz szerzej nieświadomie stosowany jako pewnego rodzaju obraz, papierek lakmusowy tego, jak będziemy działać. I to jest moje spojrzenie. I tym się chciałem podzielić. Dobrze. Marcinie, to scena twoja. Chyba kończymy w takim razie, tak? Chyba tak. Moi drodzy, ostatnie pytanie. Czy jeszcze ktoś chce jakieś, nie wiem, coś dopowiedzieć, skomentować, zapytać? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Rozumiem, że nie. Oczywiście w kuluarach poza jesteśmy też do waszej dyspozycji, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Turkusu, około Turkusu, wydarzeń turkusowych śniadań, tak, Till Around the World, czegokolwiek innego, zapraszamy serdecznie. Może zdradzimy na koniec tylko Andrzeju, o czym będzie kolejne nasze turkusowe spotkanie następne, kiedy ono będzie, czy ty możesz już zdradzić to? Następne turkusowe śniadanie w Łodzi będzie 1 marca, będziemy mówić na temat bezpieczeństwa psychologicznego, psychologicznego podejścia do budowania zespołowości i tak dalej. Naszym gościem będzie dziewczyna wspierająca zespół budowlani Łódź, jeden z liderów Ligi Gry w Rugby. Będzie ciekawie. I to w Łodzi, 1 marca. Natomiast nie w ten piątek, tylko w następny piątek standardowo jest turkusowe śniadanie we Wrocławiu, na które też zapraszam. Informacje będą zarówno na Meetupie już są, jak też na Facebooku i LinkedIn. No to wielkie dzięki. Dziękujemy ślicznie. Andrzeju, możesz jeszcze zostać minutkę po